No to zaczynamy w takim razie. Nie wiem jak wy, ale ja się za naszą rozgrywką wewnętrznego wroga stęskniłem, bo minęło sporo czasu. Miesiąc chyba praktycznie nam minął, kiedy nie graliśmy, a kiedy następna sesja prawdopodobnie odbędzie się ona we wrześniu, jak się dogadamy, bo z terminami jest różnie. Niemniej jednak warto pchnąć chociaż trochę tę fabułę do przodu. Kawałek tej historii. Uszknąć z niej nieco. Moi drodzy, poprzednia sesja była, chciałbym powiedzieć, dość spokojna, ale minąłbym się z prawdą, ponieważ każdy z was spotkało coś bądź kogoś na swojej drodze. Ktoś, kto pomógł wam albo uwierzyć w swoje umiejętności, albo nieco zmienić wasze podejście do postaci. W ten sposób przeskoczyliśmy sobie w miarę fabularnie z jednej profesji do drugiej i tak oto Kirsten Hertz nie jest już stróżem, a pełnoprawnym ochroniarzem. Randulf po otrzymaniu szat i swoistego namaszczenia w ogrodach Mora przez arcykapłankę Karlic stał się chyba już pełnoprawnym kapłanem Mora. Przynajmniej tak może o sobie mówić. Fajnie, że ktoś teraz kliknął to serduszko i wyświetliło się to na nagraniu. Idealnie na ramce Kłopiego, także polecam. A Johan nie jest już zwykłym oprawcą, ale prawdopodobnie może się już prawdziwie określać mianem Łowcy Czarownic, co zresztą robi już od jakiegoś czasu. Na końcu ostatniej sesji spotkał Fabergusa Heinsdorka, czyli jednego z łowców czarownic, którzy przebywają aktualnie w Bygenhafen. Co prawda, w myśl mylnego założenia Johanna, nie przebywają w jakichkolwiek koszarach łowców czarownic w Bygenhafen, a są raczej wolnymi strzelcami. Rozdzieliliście się na końcu naszego ostatniego spotkania. Randulf i Kirsten trafili do Adelring, do tej dzielnicy bogaczy, przechadzając się po niej, szukając jakiegoś miejsca na schronienie, dotarli właśnie tam. Tam spotkaliście też pana Szerpa, który przekazał Kirsten jako takie informacje, co mogłaby robić w tym mieście, do czego według niego mogłaby się nadawać. Johan natomiast pozostał z Fabergusem Heinsdorkiem w największej, w wielkiej świątyni Sigmara w Bygenhafen, aby tam na osobności przedyskutować plan działania, ponieważ zadanie, które od tego szłowcy czarownic otrzymał, jest nie lada wyzwaniem, które może, a na pewno będzie kłóciło się z motywacjami waszych postaci. Randulf i Kirsten, przejdę sobie najpierw do was, będziemy musieli troszeczkę podzielić początek naszej sesji, dlatego Johan, wrócę do ciebie za chwilę, ale nie musisz się wyciszać, ponieważ tutaj zastosujemy sobie taką wersję. Błąkacie się chwilę po okolicy. Tak jak już mówiłem, zaczyna się robić ciemno, bo wy do świątyni Sigmara dotarliście już, kiedy słońce chyliło się ku zachodowi, a wycieczka po Adelring, a następnie, chciałbym powiedzieć z powrotem, ale wy nie znacie tego miasta jeszcze tak bardzo, no to już początek zmierzchu. Już się ściemnia. W tej, chciałbym powiedzieć, szarówie panującej na zewnątrz, gdzieś w oddali majaczy wam gmach ratusza miejskiego. Ale wy nie kierujecie się do niego, kierujecie swoje kroki dalej do całkowicie innej dzielnicy. Dzielnicy, która trochę okala ten Gütenplatz, okala dzielnicę świątynną, ale jest swoistym sercem Bygenhafen. Jest to dzielnica kupiecka. I prawdopodobnie tutaj najłatwiej wam będzie o znalezienie w miarę taniej, ale w miarę też
zadbanej gospody. Zawsze możecie szukać schronienia w dzielnicy biedoty, ale po waszej dzisiejszej, porannej eskapadzie w tamte rejony, aby odnaleźć Gartenway, wiecie, że zapuszczanie się, albo przynajmniej przypuszczacie, wiecie, że zapuszczanie się tam nie jest zbyt dobre. A zwłaszcza po ciemku. I to prawdziwe bijące serce Bygenhafen wita was po raz kolejny, bo już tędy przechodziliście. Mimo, że jest już ciemno, to z okazji trwającego Schaffenfestu miasto zdaje się jeszcze nie zasypiać. Tak jak przybyliście tutaj z portu, tak liczne towary także przechodzą przez port, ale to właśnie na tych straganach tutaj dobija się targów, ustala się wszelakich cen i ostatecznie dokonuje transakcji. Więc ludzie wciąż gadają między sobą, wciąż ktoś się przekrzykuje. Wiadomo, że ten gwar jest mniejszy niż był wcześniej, niż był w ciągu dnia i może to bijące serce Bygenhafen przeniosło się bardziej na wschód, w stronę bramy, tam gdzie dzieje się Schaffenfest, ale tutaj wciąż bieżą ludzie. To tutaj możecie znaleźć, wydaje się wam, najlepsze sklepy, a nawet biura. Może nie te rzemieślnicze typowo, bo te odwiedzaliście w tamtej dzielnicy typowo rzemieślniczej, ale tutaj już bardziej wyszukane sklepy, takie, które oferują coś z importu, a nie z własnych rąk. I także tutaj znajduje się gildia kupiecka oraz domy większości kupców. Widzicie, że te kamienice są bardziej upstrzone, bardziej bogato postawione. Budynki są wyższe i zdecydowanie lepiej utrzymane niż w dzielnicy, którą możemy przyjąć, że nazywamy rzemieślniczą, a także bez porównania lepsze niż w starym mieście. Okoliczne karczmy mają swoje szyldy, więc to już o nich także świadczy. W ciągu dnia ta dzielnica tętni życiem, kipi ludźmi. Teraz jest, tak jak już powiedziałem, podobnie. I są to wszelkiej maści ludzie. Także rzemieślnicy, także kupcy, a dzisiaj różni żebracy, prawdopodobnie też typy spod ciemnej gwiazdy zapuszczają się aż tutaj, więc trzymacie swoje sakiewki blisko. Wieczorem, tak jak i teraz, straż miejska dokonuje wzmożonych patroli. Mimo, że tych ludzi nie ma zbyt wielu, ludzi mam na myśli w straży miejskiej, bo to już usłyszeliście wcześniej, to nawet na waszych oczach możecie dostrzec, że wszelakie podejrzane zachowania są bardzo szybko pacyfikowane przez strażników. Pałki idą w ruch, kopniaki, uderzenia. Jeśli ktoś tylko się rzuca, zostaje spacyfikowany. Dlatego w tej części mimo wszystko dochodzi do lekkiego poddenerwowania, atmosfery wzmożonych nerwów. Większość karcz, większość gospód jest przepełniona, pęka w szwach. Do tego stopnia, że kiedy pytacie o nocleg, odsyłają was poza miasto na, chciałbym powiedzieć, pola namiotowe rozsiane na wschód od Bygenhafen. Ale jedna wielka, wydaje się być szanowana gospoda, z radością przyjmie was w swoje progi. I jest to gospoda o wdzięcznej nazwie Koniec Podróży, której szyld zdaje się być przepiękny, ponieważ wśród liści laurowych wpisany jest złoty księżyc w kształcie rogala, czyli w pierwszej fazie, a na środku tego szyldu jakby jest jedna duża świeca, która jest zapalona. Czyli ktoś musi tam wchodzić, te świece wymieniać. Co dodaje klimatu temu miejscu? Przekraczacie
ten próg tego budynku i wchodzicie od razu do dużej wspólnej sali z całą masą stolików, kilkoma prywatnymi alkowami. Niektóre są tylko na zasłonę, inne na drzwi, więc w zależności od statusu danej osobistości można sobie zamówić odpowiedni nocleg albo nawet odpowiednie miejsce do spożywania posiłków. Od razu w wasze oczy rzuca się to, że w rogu sali znajduje się coś na kształt niewielkiej sceny, na której w tym momencie gości zabawiają jacyś artyści, kuglarze. Nawet jeśli gra jakaś muzyka, to nie jest ona za głośna. Tutaj nie trzeba się przekrzykiwać, można do siebie mówić, nie ma żadnego problemu. Piosenki śpiewane przez kogoś tam w rogu, już może trochę zawodzącego, ale nie są wulgarne, są ładne. Więc czujecie się, że dostaliście się do miejsca przepełnionego kulturą, ale nie taką aż nadbyt bogatą. Widzicie także schody na piętro, tam prawdopodobnie znajdują się jakieś apartamenty. Za szynkwasem stoi dość atrakcyjna kobieta po trzydziestce, która od razu spoglądając na was posyła wam ciepły uśmiech. Jakby zapraszała was w progi końca podróży. Zresztą tutaj nie będzie żadnego problemu, żeby się przespać, zjeść, czegoś się napić. Obok tej kobiety na stołku zasiada krasnolud. Krasnolud, który siedzi przy beczce typowo warzelniczej, takiej piwnej. I widać, że jest znudzony. Jest znudzony, obok niego stoi kubek i rozsypane na blacie tej beczki są liczne kości do gry. Widać, jakby zabawiał się w ten sposób, może nawet z gośćmi. Kiedy stoicie w progu, mijają was ludzie, jedni wchodzą, drudzy wychodzą, trochę się przepychają, wy ustępujecie im miejsca, ale możemy przyjąć, że to jest gospoda, którą znaleźliście i że to jest ta gospoda, o której wspomniałem w poprzednim też, na poprzedniej sesji, że tam do tej gospody skierował was posłaniec, którego wysłał Johan z prośbą, abyście nie czekali na niego tam w świątyni. Więc wasza podróż rozpoczęła się spod świątyni Sigmara aż właśnie do końca podróży. Mogę teraz oddać scenę wam, ponieważ może planów nie będziecie snuć, bo jest wieczór, jest późno, ale jeśli chcecie coś ze sobą przedyskutować, dopóki nie ma z wami fizycznie Johana, a co nieco, może nie wszystko, ale co nieco udało wam się usłyszeć, no to musicie zadecydować, co będziecie robić jutro, czy zostajecie tutaj, dogadać się może z karczmarką, zjeść coś, napić się, bo to jest oczywiste, albo spróbować jakichś innych aktywności. Oczywiście pole zostawiam wam.
kobieta posyła ci ciepły uśmiech i wręcz z gracją dyga przed tobą. Oczywiście, kochany, trzyosobowy pokój sobie życzycie? Czy trzy pokoje jednoosobowe? Trzyosobowy. Dobrze, w porządku. W takim razie ściągniemy opłatę 3 srebrnych szylingów za głowę. Wybaczcie, że taka cena, ale miasto pęka w szwach i ciężko jest znaleźć wolne pokoje, a koniec podróży zawsze stara się mieć jakieś miejsce w zanadrzu. Czyli 9 szylingów odpisz sobie. Tak, można zamówić gorącą kąpiel, jeśli jest taka potrzeba. Kosztuje to 1 szylinga. Dobrze. Ona przyjmuje te pieniądze, ściąga je z blatu i w zamian za to podchodzi do tego krasnoluda, który niechętnie się przesuwa, coś burcząc pod nosem, łapie za jeden z kluczy, które wiszą na haczyku i podchodząc do was kładzie ten klucz na ladzie, przesuwając w waszą stronę, ale nie puszcza go jeszcze. Kąpiel możemy przygotować na górze albo w jednej z alkow, jak państwo sobie życzą. On napuszcza ten klucz. W takim razie można się już udać na górę. Będzie trzeba troszeczkę poczekać, aż podgrzejemy wodę i napełnimy balię. Ona uśmiecha się. Ona się uśmiecha tylko i aż klaszcze w dłoń. Kiedy klaszcze w dłoń, widzicie, że z kuchni wręcz, z tego pomieszczenia kuchennego, wybiega para niziołków, które skłaniają się w waszą stronę. Tak jakby to było jakieś przedstawienie specjalnie dla was, a wy byliście specjalnymi gośćmi. Pozwólcie, że dwójka moich utalentowanych kucharzy zaszczyci was najlepszymi daniami, jakie tylko ich wprawne niziołcze ręce potrafią zrobić. Mogą to być dania prosto z odległej krainy zgromadzenia, specjalności niziołków, wszelakie placki, coś zapiekanego. Może to być ryba. Słyszeliście, moi drodzy? Zapewnijcie państwu syte posiłki. Oni znowu kłaniają się w pas i wbiegają, niczym roześmiane dzieci, do pomieszczenia kuchennego. Ona odwraca się do was. Skoro już na tak dobrej stopie negocjacyjnej jesteśmy, wydaje mi się, że 1 szyling to dobra cena za pokaźną kolację. Dobrze. W porządku, odpiszesz sobie. Ona wskazuje wam pokój. Miejsce, ulokowanie tego pokoju jest kompletnie nieistotne. Ale zanim odchodzicie, ona jeszcze zaczepia was na chwilę.
przepraszam, że się wtrącę, może to nie moja sprawa, ale trzecia osoba? Czy powinnam coś przekazać? Bo nawet nie wiem na kogo, a jeśli państwo będziecie u góry, chyba że zejdziecie tutaj na dół jeszcze. Ha. Tak, oczywiście. Ona się uśmiecha. Tak, oczywiście, zrozumiałam. Idziecie do przeciwległego kąta, przy którym nikt nie siedzi. Przeciwległy kąt do tej sceny, na której występują teraz, czy tacyś kuglarze, czy to ktoś śpiewa, może jest nawet troszeczkę głośniej. Z dala od paleniska, to palenisko raczej jest oblegane przez tych, w cudzysłowie, najważniejszych gości tego przybytku, a im dalej od paleniska, tym się przerzedza. Więc możecie tam zasiąść. Wkrótce zostaje wam podana kolacja, ale kolacja bardziej przypomina syty obiad, co wam jak najbardziej odpowiada. Jest dużo kaszy, jest dużo mięsa, jest do tego piwo do popicia. Gospodyni wskazuje wam krasnoluda, który coś burczy pod nosem do siebie, mówiąc, że to ich własne, ważone tutaj piwo, a następnie zostawia was samych i prawdopodobnie pierwsze chwile to nie są chwile, które spędzacie na jedzeniu czegokolwiek, przepraszam, na rozmawianiu, a po prostu pochłaniacie ten posiłek. Czy chcecie zamienić teraz między sobą słowo, czy przeskakujemy dalej? Dobra. Dobrze, ja będę od was poprosił tutaj testy. Będę chciał od was testy a na zbieranie informacji i macie do wyboru albo test plotkowania, albo test spostrzegawczości. Wybierzcie sobie i jeśli wam się uda, to przekażę wam jakieś informacje, których jeszcze być może nie znacie, a o których mówi się w społeczeństwie lokalnym. I zaraz przejdziemy do Johana. Przepraszam, percepcja, nie spostrzegawczość. Ciągle mam tą naleciałość z drugiej edycji. Percepcja. No, wybierzcie sobie na co chcecie, co jest mocniejszą waszą cechą i oboje rzucajcie. Bardzo, bardzo blisko pecha, Randulf. Tak, bardzo głośno zacząłeś mlaskać, ale to żartujemy sobie. Po prostu zajadasz i nie słuchasz tego. Kirstyn może siedzi bliżej tych osób, albo ma bardziej wyczulone ucho. Mniej lub bardziej istotne informacje, które przewijają się tutaj przez rozmówców, dobiegają do twoich uszu. Nie są to rzeczy, których będziesz podchwytywać temat, bo nawet nie wiesz, skąd one wypływają, po prostu też zajadasz i je słuchasz. Dowiadujesz się jednak, że parę tygodni temu bratanica hrabiny Nuln kazała jednemu ze swoich czarodziejów zamordować miłosnego rywala podczas przyjęcia z okazji Tygodnia Czarnego Prochu. I to podobno bardzo normalne w Nuln i okolicach tego miasta. Ot, taka naleciałość, taka ciekawostka, którą usłyszałaś, ale
w pewnym sensie mrozi ona krew w żyłach, bo to, co się dzieje w Nuln, nie pozostaje jedynie w Nuln, a wciąż dobiegają stamtąd bardzo, bardzo ciekawe informacje, tak jak i z samego Ubersrejku, a z Ubersrejku pochodzi Johan, a przynajmniej tak się przedstawia, bo stamtąd wielokrotnie wspominał. Co ciekawe jednak, tutaj miałaś krytyczny sukces, więc podam ci także drugą informację. Pośród tej plotki, którą usłyszałaś o hrabinie Nuln, którą może gdzieś puściłaś nawet mimo uszu, ktoś podrzucił temat, że imperator Karl Franz odwrócił się całkowicie od kolegiów magii. Dlatego też podobno zamówił w Imperialnej Akademii Inżynieryjnej w Nuln te swoje nowe, jak to ktoś powiedział, semafory? Nie masz pojęcia, co to jest w ogóle. Ale zapamiętujesz tę nazwę. Dodatkowo semafory, tak. I semafory. I mało tego. Ci ludzie, którzy rozmawiają tutaj o tym, albo może mruczą bardziej do siebie, uważają, że to bardzo dobra decyzja i że najwyższy czas, aby nasz władca poszedł po rozum do głowy i te wszystkie pseudo-wiedźmy przepędził z imperium. Bo magią nie należy się bawić. W żaden, ale to w żaden sposób. I gdzieś już słyszałaś kiedyś, może na naukach, do których się nie przykładałaś w swojej młodości, którą przekazywali Sigmaryci, ale wiesz, że kiedy ostatni raz Imperium odwróciło się od kolegiów magii, to nie skończyło się to za dobrze. Że magia, szeroko rozumiana, jak bardzo byłaby niebezpieczna i jak bardzo byłaby zła, w cudzysłowie, tak ostatecznie jest jedną z najważniejszych sił, które mogą przeciwstawić się armiom chaosu. Gdzieś tam w daleko w głowie majaczy ci imię, nazwisko? Chyba imię. Kogoś, kogo w Imperium bardzo poważano. I mimo, że nie masz specjalistycznego wykształcenia, to prawdopodobnie imię arcymistrza Teklisa gdzieś w twojej głowie się kołacze. I tutaj sobie zrobimy na chwilę cięcie i przeskoczymy z powrotem do wielkiej świątyni Sigmara, do Fabergusa Heinsdorka i do Johanna. Johan, nie wiesz, ile już rozmawiacie ze sobą, z Fabergusem, ale wydaje ci się, że mimo tego, że ten człowiek ma cięty język, ciętą ripostę i zdaje się nieco wyśmiewać twoje podejście, tak nawiązujecie jakiś kontakt ze sobą i zdaje się być on dobrym źródłem informacji, który mógłbyś ty wykorzystać na swoją korzyść, ale także mógłbyś dzięki niemu awansować w hierarchii. Mógłbyś po jego plecach wspiąć się w hierarchii łowców czarownic. Wyżej i wyżej. Siedzicie w lichej celi. Jedynie, chciałem powiedzieć skała, ale jedynie ściany kamienne. Jedna prycz, biurko, dwójka krzeseł. Nic więcej nie trzeba, a przynajmniej tylko tyle zaoferował Heinsdorkowi ten młody arcykapłan, który nie ma poważania, ale to ani trochę nie ma poważania u Fabergusa. Mężczyzna spogląda na ciebie. Pioczył już dużo na arcykapłana, na Ludo Edela, jednakże w końcu zamilkł. Wypytał cię trochę o twoją przeszłość, o to, co robiłeś w Ubersrejku. Wypytał cię także o to, czy podróżujesz sam, czy jesteś z kimś. To była tylko podpucha, ponieważ on doskonale wiedział, że wchodzisz tutaj razem z dwójką swoich towarzyszy do świątyni. Więc niezależnie od tego, co opowiedziałeś, zadał ci kilka pytań, zarówno o Kirstyn,
jak i o Randulfa. Kim są, co robią, dlaczego podróżują z tobą, jaki mają cel. Tak jakby on ciebie przesłuchiwał, a ty doskonale wiesz, do czego to prowadzi. Zbiór informacji, szukanie jakichś haków może, albo po prostu zwykła ciekawość łowcy czarownic. Chciałbym, żebyś mi powiedział, co Fabergusowi przekazałeś o swoich towarzyszach. Czy powiedziałeś mu dużo, czy powiedziałeś mu nie? Obstawiam, że nie powiedziałeś mu wcale za dużo, jeśli on zrobił taki wywiad z tobą i w takim tonie, ale wiedz, że jeśli powiesz naprawdę mało, to on to zobaczy, on zobaczy, że kantujesz. A jeśli będziesz chciał skantować, musimy to zrobić jakimś testem. Impedimentae. Kiedy ty opowiadasz tę historię, nawet nie musisz mówić nic o Randulfie, Heinzorg wydaje się być całkowicie zaskoczony na początku, trochę poruszony tematem, ale też bardzo zaciekawiony. On chłonie od ciebie każdą informację. On nie wiedział o czymś takim, o istnieniu. Jednakże w końcu się przełamuje. Magister Impedimentae, mówisz. Cóż. Określenie brzmi jak język klasyczny. Obstawiam, że albo to jakiś ukryty zakon, albo jak w mordę strzelił, mamy do czynienia z jakimś kultem. Nie będziemy siebie tutaj oszukiwać. Oczywiście, że tak. Wróg jest pośród nas i chowa się, kryje się w cieniach. Ten mężczyzna, o którym mówisz, tamten, którego znaleźliście martwego przy tej ulicy tutaj, przy Gartenweg. Z tego, co mi mówisz, bardziej wygląda na dość zaprawionego w boju licencjonowanego łowcę nagród, a nie na łowcę czarownic. Łowca czarownic nie postąpiłby w taki sposób. Nie aresztowałby w imieniu imperatora. Bo oczywiście służymy imperatorowi, ale działamy w imieniu samego Sigmara. Powiem ci, Johanie, że nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, będąc dzisiaj w tej świątyni, że sam Sigmar ześle mi ciebie do pomocy. Cóż, tak jak powiedziałem, powinniśmy współpracować. Powinniśmy zrobić wszystko, aby chociaż trochę oczyścić Bygenhafen z tego przeklętego splugawienia. Dlatego myślę, że zasłużyłeś na coś. Na coś, czego nie powinieneś pokazywać zawsze i wszędzie, ale coś, co powinno stać się twoim symbolem. I Heinzdorg pokazuje palcem i skinieniem głowy trochę na bok na ten prowizoryczny stół, na którym spoczywa dość sfatygowany, ale nie stary
bardzo porządny wręcz kapelusz z rondem. Powiedzmy, że jest to rodzaj zaliczki, jaką ci oferuję na poczet przyszłej współpracy. Powinieneś go wziąć i nosić dumnie. Ale tak jak mówiłem, my, łowcy czarownic, mimo że dla wielu jesteśmy rozpoznawalni i rzucamy się w oczy, tak nie powinniśmy aż tak bardzo tego pokazywać. Trafisz na swojej drodze na wielu głupców, którzy będą obnosić się z tym i na każde wejście mówić: halo, dzień dobry, jestem łowcą czarownic. Ale to tylko banda niedoświadczonych głupców, którzy nie wiedzą, jak należy postępować. Skoro nasz wróg spowity jest cieniem, tak i my powinniśmy z tego cienia uderzać. Zapamiętaj tę lekcję, Johanie. Tak, na ty przeszliście. Mówicie do siebie na ty. Nie... Niektórzy by ciebie rozpoznali, inni by uznali, że nosisz po prostu kapelusz, ale te charakterystyczne kapelusze z szerokim rondem to jest taki najbardziej po prostu znak rozpoznawczy łowców czarownic. Możesz oczywiście być, wiesz, możesz być oczywiście typowym, zwykłym człowiekiem, który ma taki kapelusz, ale wielu ludziom będziesz się kojarzył z byciem łowcą czarownic i nikt nie zaryzykuje wytknąć się palcem i powiedzieć: ha, przebieraniec. Bo może naprawdę jesteś tym łowcą czarownic i ten palec mu utniesz. Są różni ludzie, są różni łowcy czarownic, każdy nosi się trochę inaczej i to już od ciebie zależy. Czy chcesz iść drogą bycia rozpoznawalnym i robiącym wokół ciebie szum, czy tak jak Fabergus, chcesz działać w cieniu? Mimo że kiedy wchodziłeś do świątyni, to w świątyni Sigmara on był jak najbardziej rozpoznawalny, ale widocznie chciał być rozpoznawalny. No, od razu wyglądasz lepiej. Gadamy tu sobie o naszym głównym zadaniu. O przypuszczeniach, które mamy. O arcykapłance Karlic, ale są też inne rzeczy do zrobienia, Johanie. Powiedz mi, jak bardzo ufasz swoim towarzyszom? Tej Kirstyn i Randulfowi, jak to określiłeś? Mogłem nie zrozumieć. Oczywiście, że nie. Nie o to mi jednak chodziło. Jeśli jednak ufasz im jakkolwiek, to będę miał także dla was inne zadanie. Powiedz mi, czy słyszałeś już plotkę o tym, że miłościwie nam panujący Karl Franz I wydał dekret, jakoby w Imperium nie było już żadnych mutantów?
Fabergus spogląda na ciebie, uśmiecha się. Wątpić. Wątpić i zadawać pytania to najważniejsze w byciu łowcą czarownic. I ja także w to wątpię. Ja także wątpię w to, aby za tym edyktem stała prawda. A na domiar złego uważam, że mutanci są także i tutaj w Bögenhafen. Muszę ciebie zapytać. Czy byłeś, a raczej na pewno, zwiedziłeś Schaffenfest? Bo z tego, co mi opowiadałeś, byliście tu i ówdzie na Schaffenfeście. Powiedz mi, czy miałeś okazję być w tutejszym cyrku? Nie. To była arena. No cóż. W takim razie jutro chciałbym, abyś zebrał swoich towarzyszy i udał się na Schaffenfest, aby przyjrzeć się cyrkowi, który nosi miano wspaniałej menażerii doktora Malthusiusa. Coś tam śmierdzi. I to zdecydowanie coś tam śmierdzi. Wszystko Malthusiusa. Wszystko tam wydaje mi się być podejrzane. Jednakże mnie tutaj już znają. A ciebie wręcz przeciwnie. Dlatego nie wparaduj tam jako łowca czarownic, nie określaj się łowcą czarownic, zostaw swój kapelusz w karczmie. A następnie pójdź. Nie wypytuj. Po prostu się porozglądaj. Zabierz swoich przyjaciół do cyrku. Niech także pooglądają. Niech pobawią się. A potem, po wszystkim, znajdę cię i złożysz mi raport. Nie szukaj mnie, nie wypytuj o mnie, bo nikt ci na nic nie odpowie. Skoro mamy to już załatwione, wydaje mi się, że powinieneś udać się teraz do karczmy koniec podróży, bo tam właśnie wysłałem twoich towarzyszy poprzez usta jednego z młodych posłańców. Będą myśleli, że to ty ich tam wysłałeś, ale możemy zagrać w tę grę. Musisz udać się na wschód, kierując się w stronę bramy, która oddziela miasto od Schaffenfestu. Następnie przy samym murze musisz skręcić w prawo i wypatrywać bardzo, ale to bardzo charakterystycznego symbolu szyldu ze świecą zawieszoną na środku. No, nie ma co marnować czasu. A on tak zostaje. On zostaje siedząc. Ty możesz zamknąć te cele, zamknąć te drzwi, możesz je zostawić otwarte. On nawet nie podejdzie do nich w tym momencie. Widać, że zamyślił się. A co ty? Chcę zobaczyć, jak ludzie reagują, a przed wejściem do karczmy chcę ściągnąć ten kapelusz i go albo gdzieś schować pod pazuchę, czy do jakiejś torby, jeżeli mam. W porządku. Zostawiamy po tych małych problemach technicznych. Teraz już powinno się nagrywać wszystko. Mamy zrobić test? Łącznie z muzyką. Nie, ja już na OBS-ie widzę, że nagrywa się muzyka, wasze wypowiedzi w porządku. Albo nawet, żebym nie robił nic więcej, tak dodatkowo,
wpiszę do opisu, od której mniej więcej minuty zaczyna się już całkowita normalność. Teraz znowu troszeczkę pogadam, ponieważ w momentach, w których nie było was słychać, no to w sumie rozmowę w karczmie możemy bardzo szybko streścić, bo to było głównie zamówienie jedzenia, rozejrzenie się z waszej strony, posłuchanie czegokolwiek, plotki były słyszane, bo ja je tutaj przedstawiłem, przeczytałem. Zamówiliście tę kąpiel i postanowiliście, że zostaniecie na dole, będziecie zajadać, może doczekacie powrotu Johanna, rozejrzycie się nieco i w sumie nie straciliśmy waszej rozmowy żadnej kluczowej, bo tutaj mądrze, zachowawczo Randulf zauważył, że tę rozmowę przeprowadzicie sobie później. Trochę więcej straciliśmy w świątyni Sigmara w Bögenhafen, bo tam rozmowa Fabergusa z Johannem była nieco dłuższa. Johan, o czym mówiłeś do Fabergusa? Wysłużę się tobą tutaj trochę. Możesz skrócić w dwóch, trzech zdaniach, co powiedziałeś, bo to, co ja mówiłem, było słychać na nagraniu, czyli otrzymałeś kapelusz Łowcy Czarownic, on ciebie zapytał, czy ufasz im, prawda? I dał ci nowe zadanie, zapytał się o to, czy byłeś w cyrku, powiedziałeś, że nie byłeś w cyrku. Więc on ciebie tam po prostu wysłał. Mieliście tą krótką rozmowę o waszej predestynacji, że jesteście predestynowani do tego, aby walczyć z siłami zła, z mrocznymi potęgami. I tyle w sumie. Powiedz, co tam byś chciał dorzucić do tego. Na początek rozmawialiśmy, wypytywał się o moją przeszłość, o dotychczasową naszą podróż, co nas tu sprowadza. Byłem z nim... cztery. Jedyny moment, element, który pominąłem, to, że Randulf wyglądał tak jak ten właśnie Herr Lieberung. To na pewno chciałem pominąć, żeby tutaj nie narażać ewentualnie Randulfa, a tak to nie ukrywałem nic. Tak dowiedzieliśmy się, że to raczej nie był łowca czarownic, tylko raczej prawdopodobnie łowca nagród. Właśnie jeszcze zapytałem się go, czy opisując te rany, czy wie, co mu to mogło zrobić jako łowco czarownic. Tutaj nie dostałem, że tak powiem, żadnej odpowiedzi. Przyjąć, że on nie wiedział. Okej, okay, dobrze. Że nie wiedział. Ja tego nie zauważyłem, ale też bym ci odpowiedział jasno, że on nie miał pojęcia, co to mogło być. Jasne. Później właśnie chwilę porozmawialiśmy o tym, czy ufam moim towarzyszą, to jest dobre określenie. Powiedziałem, że w światopoglądowych, że tak powiem, dyskusjach często mamy odmienne poglądy, ale ufam im, bo trochę przeżyliśmy, jednakże samo tutaj zadanie sprawdzenia arcykapłanki będę musiał przeprowadzić sam, dlatego że Randulf odbył z nią długą rozmowę przy tym, jak tutaj przyszliśmy na nieznany mi temat. Wiem też, że jeżeli miałaby Kirsten wybrać jakąś stronę, to na pewno by wybrała stronę Randulfa. Po rozmowie wyszedłem z tej celi, zostawiając Fabregusa w środku, cały czas nosząc ten właśnie kapelusz Łowcy Czarownic. Chciałem ruszyć przez miasto, tak jak opisywał właśnie Fabregus, do karczmy koniec podróży i dopiero przed samą karczmą ściągnąć ten kapelusz i gdzieś go schować, czy to do torby, czy to pod pazuchę, żeby nie wzbudzać niepotrzebnie rozgłosu. Ale chciałbym zobaczyć, jak ludzie reagują, jak będę szedł w nim przez miasto władczym krokiem. Dobra. Czyli najpierw idziesz przez miasto w kapeluszu, następnie tak. Dopiero przed końcem podróży zdejmujesz go, trochę gnieciesz, zdajesz sobie sprawę, dlaczego on tak naprawdę jest sfatygowany, czyli widocznie nie tylko ty wpadasz na takie pomysły, nie tylko ty to robisz, a on musi się jednak zmieścić do torby, sakwy, do plecaka. Paradujesz, tak jak mówisz wcześniej, przez to miasto. W tym kapeluszu czujesz się dumny, czujesz się kimś więcej niż byłeś. Nie tylko jakimś oprawcą. Teraz możesz po prostu o sobie powiedzieć, że jesteś łowcą czarownic. Jak to brzmi?
Johann Strauss, łowca czarownic. Dużo lepiej niż Johann Strauss, oprawca. Oprawca? To tak jakbyś siedział całe życie w lochach i po prostu torturował ludzi. Ty jesteś albo ponad. Uprawiał mięso. Albo uprawiał mięso. Ty jesteś ponad to, ty jesteś wyżej. Mierzysz zdecydowanie wyżej niż lochy. Ściągasz ten kapelusz i wracasz na ziemię. Koniec podróży wita cię takimi samymi zapachami, rozmowami, odgłosami, zabawy, ale cywilizowanej. Kiedy przekraczasz próg, drzwi zamykają się za tobą, same. Zauważasz, że ktoś w kącie brzdęka na lutni, podśpiewując jakąś piosenkę melodyjną, gładką. Krasnolud przy beczce z piwem rozgrywa właśnie partię kości z jakimś prawdopodobnie tutejszym albo podróżnym, nie wiesz, nie rozpoznajesz tego. A w przeciwległym kącie do tych występów, do tej sceny, plecami do ciebie siedzi Kirstyn, przed nią pochylony w kapturze Randulf. Jakby coś zajadali. Prawdopodobnie jedzą po prostu. Kiedy robisz kilka kroków do przodu, zauważasz kobietę, karczmarkę, właścicielkę tego przybytku. Prawdopodobnie uśmiecha się do ciebie tak samo życzliwie, rozkłada ręce. Zapraszam, zapraszam w skromne progi końca podróży. Co podać, drogi panie? Dzień dobry, dobra kobieto. Jakąś strawę przynieś proszę do stolika, gdzie ta dwójka siedzi i tam pokazuje na Randulfa i Kirsten. I piwa. Dobrze, dobrze. Oczywiście. Pana towarzysze już zapłacili za strawę, także zapraszam. Dziękuję. I w takim razie odchodzę i kieruję się w stronę Randulfa i Kirsten. Na Bogu, ta kasza jest pyszna. Dobry jadłem takiej dobrej kaszy. No i nagle słyszycie głos za pleców Randulfa. No widzę, że aż ci się uszy trzęsą. Dowracam się z pełną michą po prostu tej kaszy w stronę Johanna z takim... Tak. Po czym wpakowuję sobie tą łychę po prostu z kaszą do buzi. Ja już generalnie zjadłem. Jesteś nareszcie. Siadaj, siadaj. Jeszcze jest ciepłe. Dziękuję. Mieliście jakieś przygody po drodze, czy bez problemu dotarliście? Nie, nie. Nie było żadnych przygód. Po prostu los chciał, że akurat to miejsce posiadało wolne miejsce dla nas, ale muszę ci powiedzieć, że inne przybytki wszystkie pękają w szwach. Co do miejsca jest wypełnione gośćmi. Tak więc no, bogowie nam sprzyjali. Słuchajcie, ale... jak... No, chcę się rozejrzeć, czy są tutaj... Znaczy, wiadomo, że są ludzie, ale czy są tak, że mogliby podsłuchać naszą rozmowę? Ja chcę się nachylić i... Ja też się czegoś dowiedziałem. I tak się nachylam konspiracyjnie, no i jeżeli jestem tutaj, wiem, że ktoś mógłby mnie podsłuchać, no to nie chcę rozmawiać na ten temat. A jeżeli wiem, że mogę swobodnie przekazać informacje tutaj, no to... Ludzie, którzy są tutaj zgromadzeni, rozmawiają ze sobą. Oczywiście, że tak. I Kirstyn, która już podsłuchała jakieś rozmowy, doskonale wie, że jeżeli ktoś się bardzo postara, to może jakieś szczegóły rozmowy wyłapać. Randulf wręcz przeciwnie będzie sądził pewnie, że jest tu raczej bezpiecznie, ludzie raczej bambrotają coś do siebie, jakieś niezrozumiałe szepty czy też rozmowy docierają do was, dodatkowo brzdęki, kufli, zastawy, jedzenia. Karczmarka dodatkowo wykrzykuje coś ciągle, wita następnych gości, żegna gości, krasnolud coś rzuca pod nosem. Tu jest mimo wszystko dość gwarnie. No i w tle oczywiście ciągle jest ta lutnia i ktoś gdzieś śpiewa. No siadaj, żeśmy takie miejsce wybrali, co by nas nikt nie słyszał. No, Nie. Jeżeli to ma być tylko dla naszych uszu, to ja wam gwarantuję, że jak ktoś będzie chciał, to usłyszy naszą rozmowę. Lepiej poczekać z tym,
Jeżeli to są rzeczywiście tajne informacje, nie, to nasz pójdziemy do pokoju. Pokój mamy wspólny, tak? Zadecydowaliśmy z Gandulfem. Dziękuję, dziękuję. Ja się tak nachylam. Słuchajcie, dowiedziałem się, że ten nasz wspólny znajomy prawdopodobnie był łowcą nagród. To nie był. On tak jeszcze bardziej ścisnął głos. To nie był łowca czarownic. Natomiast... Nawet mi nie przeszło przez myśl, że to mógł być łowca, nie wiem. Natomiast o tutaj magistrze. Mój przyjaciel nic nie wiedział, nie był w stanie nic nam podpowiedzieć. Ale jako, że tutaj zostaliśmy sprowadzeni przez siły nieczyste, to jutro muszę się wybrać i chciałbym, żebyście mi w tej wycieczce towarzyszyli. Wybrać? Ale gdzie? Do cyrku. Do cyrku? A co złego może się wydarzyć, się dziać w cyrku? Może nic, a może coś dziać się na rzeczy. Cyrk nazywa się Wspaniała Menadżeria doktora Martiniusa. No, ale czy ten twój przyjaciel, o którym wspomniałeś, powiedział coś więcej? Co w tym cyrku dzieje się takiego nadzwyczajnego, co może być warte twojej uwagi? On podobnie jak ja, kiedy rozmawialiśmy wcześniej jeszcze z... Boże, zapomniałem jego imienia. Dawaj, dajcie mi sekundę. Podpowiemy ci. No naszego... z Józefem, tak jak mówiłem, on też nie wierzy pod taki dekret miłościwie panującego nam imperatora. To może mieć coś wspólnego z tym. To mnie akurat nie dziwi, że nie wierzę. Jakby to wasza praca. No tak, ale sama widziałaś, co spotkaliśmy po drodze. Ach, no tak, rzeczywiście ciężko jest patrząc na to, co się wydarzyło i co nas spotkało. Nie wiem, co... Zaprawdę. Nie wiem, czego możemy się spodziewać, czego możemy tam oczekiwać, ale w naszym... Nie mamy żadnego tropu odnośnie głównej przyczyny. Tu masz rację. Niedobrze możemy zabić czas. Słuchajcie, dobrze, ten magister to brzmi. On zgodził się jak ktoś, jakby był członkiem jakiegoś... Tak się rozglądam jeszcze konspiracyjnie mrocznego zgromadzenia. Może jedno i drugie będzie powiązane. Może tam znajdziemy jakieś informacje. Może to jakoś wszystko się łączy. Być może, ale... Irytujące jest to, że nie mamy żadnego tropu. Nie wiemy, co mamy zrobić, a siedzieć i czekać to też nie jest dobry pomysł. Dlatego zapraszam was ze mną jutro do cyrku. Jako, że wy postawiliście sprawę i nostryk, to ja stawiam bilety. Niech będzie. Cóż, a ja spotkałam niejakiego pana Darwisza. Właściwie spotkaliśmy oboje z Randulfem. Pan Darwisz przyjmował Berebeli w porcie, w przystani. I jest mi wiadome, że dzięki Josefowi mam tutaj już pewną renomę w mieście i mogłabym się podjąć jakiejś pracy. Więc tak sobie pomyślałam, że może mogłabym rozpytać, a jakbym rozpytała i ktoś by mnie zatrudnił na jakieś proste zlecenie, wiecie, jakieś tam parę godzin ochranianie kogoś, czegoś, to i dorobić się można i czegoś podsłuchać, jakieś znajomości, może ktoś będzie coś wiedział. Co o tym myślicie? No ja mogę powiedzieć, że w takich środowiskach najlepiej są informacje. Ludzie mówią, a informacja jest cenniejsza od złota, więc Kirsten, jak najbardziej, jeżeli będziesz potrzebowała pomocy, to moją pomoc też otrzyma. O nie, ja muszę tutaj sama pracować na swoje dobre imię. Ale dziękuję bardzo za propozycję. Tak, Krzysiak, zapytam później kaczmarki
o to i owo i będę coś planować. Oczywiście o wszystkim będę was informować. Skoro i tak czekamy w zawieszeniu, to dobrze też poszerzyć swoje znajomości w mieście, bo chyba tutaj zostaniemy na dłużej, coś czuję. Dobrze, więc myślę, że ja tutaj myślę, że ten klucz gdzieś tutaj ja sięgłem pierwszy do tej karczmarki, która go wydawała. Kirsten, weź klucz. Myślę, że ta woda jest już gotowa. Idź pierwsza, skorzystaj. Poczekajcie. Zobaczcie jeszcze, co dostałem. No i chcę tak, że tak powiem, otworzyć tą sakwę i tak na wpół wyciągnąć ten kapelusz. Nie chcę go tam oczywiście podnosić na głowę, tylko tak z sakwy wysunąć, żeby Kirsten i Randolph zobaczyli. Stary kapelusz. Zaiste ładny. Kirsten, widząc kapelusz, wydaje mi się, że ona totalnie potrafi rozpoznać, tak, że to jest dosyć charakterystyczny kapelusz dla łowców czarownic. Zaczyna się śmiać, po prostu śmieje się w głos. Ale klepie Johanna w ramię i rzuca tego na odchodne gratulacje. Dziękuję. A Randulfie, ten stary kapelusz znaczy dla mnie tyle, ile te szaty, które otrzymałeś od arcykapłanki. Rozumiem. Oczywiście, nie miałem zamiaru cię urazić. Po prostu wydaje się sfatygowany. Masz dla mnie też balię, czy będziemy się razem kąpać? Myślę, że możesz umyć się jako trzeci w wodzie po nas. Uśmiecham się, tak znaczą. No, w wodzie po was to już będzie bardziej rosół niż woda, więc... No dobrze. Nie, zawsze możesz zamówić sobie osobną kąpiel. Właśnie taki będę miał zamiar, tak. Tu nie ma problemu. Kwota jest taka sama. Jeden srebrny szyling za przygotowanie gorącej wody, gorącej kąpieli w bali. Tak, to płacę. No, od razu. Także chcesz w pokoju, czy chcesz w osobnej alkowie takiej przygotowanej do kąpieli? Mam ochotę powiedzieć, że chcę tak na wprost bali Randulfa, żeby mu patrzeć w oczy, ale... Wiecie, to znaczy, nic niespotykanego, że mężczyźni właśnie, razem dokonują kąpieli. Wydaje mi się, że po prostu też z bezpieczeństwa w pokoju po prostu razem z Randulfem się będziemy relaksować. Dobrze. Kirsten, na tych też chcesz? Ja już poszłam się myć. Kirsten poszła, bo ją Randulf wysłał. Tak, i chcę tylko zaznaczyć, że jak się umyję już i wrócę, to no nie chcesz, by Randulf się był w wodzie po mnie, więc jakby opłacą mu. Nie, ja się śmieję. Ja sobie oczywiście idąc ja mu opłacę ją w takim razie. Umowa była, że płaci za kolację, a nie za kąpiel, więc w takim razie on mija jemu, nie? Jest jakby już tutaj w tym momencie opłacone. Z waszej strony zamówiliście razem, karczmarka się uśmiechnęła w waszą stronę. Nie będzie żadnego problemu z dolaniem ciepłej wody. Ale Johanna jak najbardziej skasowała kolejny szyling, bo to jest podstawienie kolejnej bali, więc to jest całkowicie inna usługa. Moi drodzy, przeskakujemy dalej, bo chyba nie macie... To, co mieliście ze sobą do porozmawiania, to porozmawialiście jak najbardziej. Ja tylko chciałbym dodać, że prawdopodobnie my już z Johannem też będziemy się udawać po tym, jak Kirsten miała te swoje kilka minut, czy tam kilkanaście minut na skorzystanie z tej bali, no to i ciepłej wody, no to ja oczywiście też idę się umyć i jeśli ktokolwiek z osób, które będą w tym pokoju, czyli Kirsten dalej tam jest, a Johan będzie też korzystać z bali, no to na pewno chciałbym to dodać, bo to jest taka sytuacja, która jakby no jest na to okazja, tak? Jak widzicie, że Randulf się rozbiera, bierze tą kąpiel, to jego ciało jest potwornie, ale to potwornie okaleczone bliznami. Potwornie blade i wychudzone. I tyle. Tylko chciałem dodać takim po prostu... Rozumiem, że wcześniej nie widzieliśmy tego. No, nie mieliśmy okazji. Zazwyczaj ta kąpiel to gdzieś tam była brana, podejrzewam, że w gorszych dużo warunkach to było jakieś takie obmywanie się, podmywanie, a teraz tak mi się wydaje, po prostu, że ta podróż to była taka kaskada...
trakcie tej podróży, tylko dodam, tutaj się pozwolę wtrącić, no to w większości myliście się na dziko. Czy to Berebeli gdzieś cumowała, odchodziliście gdzieś na bok, myliście się. Ten moment, tutaj ta balia z wodą, z ciepłą wodą, gorącą wręcz, to jest ten element luksusu, na który sobie pozwalacie pierwszy raz od dawna, chyba od kiedy się nie spotkaliście nawet. Tak jeszcze myślę, jeszcze od tamtych, chciałem to dodać. Jeszcze od tamtych północnych rubieży, na których ruszaliście z Delbren na południe do Altdorfu. W Altdorfie nie zaznaliście spokoju, nocowaliście na Berebeli. Jedyną kąpiel to miała Kirstyn w rzece, do której wpadła. Plus później Weisbruck. W Weisbrucku też nie spędziliście nawet wieczora, nie spędziliście nocy. No i dopiero tutaj Bygenhafen. To jest paręnaście dni za wami. No wiadomo, że na tamtejsze standardy, na aktualne standardy w Imperium, no to paręnaście dni bez ciepłej kąpieli to jest nic, to jest jak mrugnąć okiem, ale wasze organizmy na pewno są wam wdzięczne za możliwość chwilowego odpoczynku, za normalne łoże, za ciepłą kąpiel, za zmycie z siebie tych brudów, po prostu za odpoczynek, normalny odpoczynek, bo o ile do bujania i kołysania się Berebeli w lewo i w prawo można było w końcu przywyknąć, tak spanie na tej podłodze drewnianej, którą tam mieliście, no, nie należało do najwygodniejszych. Dobrze, ja bym chciała tylko dodać, że jakby jako oni zaczynają się już szukać do kąpieli, tak? Mhm. To też jakby wychodzę, daję im tą przestrzeń, tak? Którą ja miałam, więc też jakby, a też chętnie chciałabym zejść na dół jeszcze i zagrać z krasnoludem w kości. To tak, ja się relaksuję. To tyle ode mnie. Dobra, w porządku. Chcesz zagrać z krasnoludem w kości? Tak. W porządku. Dawaj korony. Tak, ja jedną, którą mam. To będziesz miała dwie wtedy. Tak, albo zero. Chyba, że policzę też wasze. Przecież ja ci dałem jedną. No to tą jedną mam. Zainwestować. Dobrze, w porządku. Schodzisz na dół. Zauważysz, że krasnolud siedzi znowu sam. Może nawet trochę przysypia. Oparł się wygodnie plecami o ladę. Siedzi na zydlu. Jego długa brązowa broda spoczywa na jego klatce piersiowej, kiedy on przysypia, a z ust sterczy mu bąbel powietrza, który pojawia się i znika. Przechodzisz obok, przechodzisz niedaleko. Karczmarka dalej uwija się w ukropie za szynkwasem, pomimo że jest późna pora, tak jednak wciąż jest blisko początku roku, słońce zachodzi zdecydowanie szybko. Jest wieczór. Może nawet nie późny, ale jest wieczór. Wasze zmęczenie na pewno daje wam o sobie znać, daje wam w kości, ale w te kości Kirstyn będzie chciała zagrać. Czy ewentualnie chcesz jeszcze porozmawiać z karczmarką, czy chcesz po prostu zagrać w kości z krasnoludem? Muszę już, nie musimy już tego rozgrywać. Bardziej możemy to zrobić tak na poziomie, ja powiem moje intencje. Dawaj. Ja bym się chciała wypytać o jakąś pracę, tak? Czy ona wie, może kto potrzebuje ochrony i tak dalej. Coś właśnie dla siebie poszukać. Ewentualnie jeszcze ją podpytać o po prostu o miasto, co jest warte zobaczenia, tak? I tak generalnie to, co tu się ciekawego dzieje i gdzie mogłabym coś znaleźć dla siebie. Dobra, dorzucaj na praktykowanie w takim razie. Dobrze. Chcę to przerzucić. Super. Kobieta mimo wszystko mówi, że za bardzo nie ma czasu teraz na rozmowy, że to nie jest odpowiednia chwila, żeby podrzucać ci jakieś rady. Ona na pewno pracy nie ma. Ona ma bardzo dobry układ z gildią kupiecką i ona nie potrzebuje żadnej dodatkowej ochrony, więc musiałabyś poszukać chyba w tej biedniejszej części miasta będzie coś. I to tyle, bo ona, przeprasza cię, rusza dalej, zbiera zamówienia, wychodzi za tego szynkwasu. Kiedy jednak rozmawiałaś z nią, krasnolud podskoczył wręcz na swoim zydlu, otarł dłonią swoje usta,
pełne śliny. Po brodzie też mu nieco skapło, więc wygląda trochę niechlujnie, ale mimo wszystko to on tutaj waży piwo, on jest tutaj bardzo, bardzo ważną personą. Mości krasnoludzie, może zagramy w kości? No, tego mi było trzeba, jak najbardziej. Proszę bardzo. On podnosi się, oczywiście nie jest wysoki, sięga ci może do klatki piersiowej, wyciąga swoją łapę do ciebie, przywitał się ze starym kumplem. Miło mi. Gunri Galazil z tej strony. Kirsten Hertz. Nie również. I siadam tam przy tej beczce, gdzie on tam gra w te kości. Będziecie grać na beczce, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Będziecie grali w kości. On nie ma kart, będziecie grali w kości. Ty masz swój zestaw? Tak, ja mam swój zestaw. Masz swój zestaw. Dobrze. Moja praca to jedno wielkie czekanie. Więc w wolnym czasie lubię sobie zagrać, także jestem bardzo rad, że panienka chce partyjkę rozegrać z Gunrim. A pewnie możemy rozegrać i zawsze skosztować tego, co tu ważycie. Co by lepiej się grało. O, dobry jest to pomysł, ale że tak powiem, pierwszą partię rozegrajmy sobie na sucho, testowo. Naturalnie. Ja rzucę za niego. I ty także test hazardu. On na razie nie chce grać o nic, tak jak powiedziałem, na sucho. Jeżeli będziesz chciała zagrać o jakieś pieniądze, to wiesz. Okej. Okay. Kurde. Ten testowy to po prostu ta. Nie miał szans. Usiadł z rozdziawioną gębą. Panienka to albo ma wybitne szczęście w kościach, albo raczej oszukiwać, bo dawno takiego pierwszego rozdania nie widziałem. Może do tego, że na trzeźwo. A może. To co, ja nie wiem, to, czy... To co by wyrównać szanse, napijmy się. Widzisz, że on podnosi się, sięga po dwa kufle, następnie podchodzi do jednej z beczek i upuszcza nieco po połowie kufla, upuszcza ciemnego trunku. Stawia przed tobą. O, to mój specjał, moje ciemne ale. Mocne. Kopie niczym gorzała, więc po połowie nalałem. Pewnie. To ja chcę spróbować, tak? Biorę. Podnoszę kufel, pijam. No, rzeczywiście. Takie korzenne. A ja mam korzenne, dużo gorzały dolałem po prostu do środka i tyle. A więc grajmy. Przede wszystkim ma kopać, ale ja nie wiem, czy ja chcę o pieniądze zagrać z panienką, skoro panienka takim szulerem jest. To możemy o małą kwotę, co by tak? Symbolicznie. Sięga do sakiewki. 3 pensy mogę dać. Niech będzie. Zagrajmy i o 6 pensów. Ja też wykładam 3 pensy. Dobrze. Rzućmy sobie 6. I teraz pech. No. W tym momencie przegrywasz z nim. Tak. A przerzucę. A co? Okej. No, super. On zgarnia te 3 pensy. To jest chyba jakaś sztuczka. Dajecie mi się, panienko, żebym wielokrotność sumy wyłożył. Ale dobra, niech będzie. On pociąga łyk z tego kufla i te 3 pensy, które wygrał, daje z powrotem na stół, czyli teraz ma 6 pensów. Jeszcze raz możemy zagrać. A niech mnie. Niech będzie. No dobra, to ja też wykładam. O, ale sobie rzuciłem drugi raz to samo. Super. Tak, chcę teraz 1. Masak. Porażka? No. Dobra, ale ile ty masz hazardu łącznie? 2. Jestem jakimś wybitnym graczem. Twój talent musi się udać rzut, żebyś mogła zmienić ten, czy nie? Fajne, że jaki masz talent odnośnie grania w kości. Poczekaj, szuler kościany, pokaż. Oj, no dobra, nie to chciałam, ale jest. Tak. Muszę wygrać. On mimo wszystko złapał się za brodę.
zmierzwiłem dość mocno. No blisko było, ale jakbym nie patrzył, no to jednym punktem przegrałem. Także no, zasłużenie wygraliście te pieniądze. I on te 6 pensów w twoją stronę przepycha. Kiwam głową z uznaniem. W sumie jesteś i tak te 3 pensy do przodu, które wygrywasz od niego. To co, może teraz tak rekreacyjnie? Już nie o pieniądze, a po prostu. No cóż. Ale to ostatnia partia z panienką, bo widzę, że i następni się ustawiają do rozgrywki. Pewnie. Ja bym go chciała tak w międzyczasie jego w takim razie też wypytać. Może on będzie wiedział o to samo, co karczmarkę. Dobra. Rzuć sobie. Wygrywasz. Tak. A, niech mnie kule biją. Gunry, im starszy, tym mniej szczęścia w kościach ma. Co ci mogę powiedzieć? Panienko, w wolnym czasie hazardowi się oddaję, to i słyszę co nieco, ale niestety dla mnie to... Zakłopotanie moje wprawia mnie panna Lofhaven, co ją Lori zwą. Tak się stało niestety, że jakimś zbiegiem okoliczności przerżnąłem w kości 3-miesięczną pensję. I żeby dług wyrównać, to Lofhaven chce w zamian, jak ona to mówi, bardzo niewiele. Bo chce kluczy do służbowego wejścia do końca podróży. Na co zgodzić się nie mogę. Bo pewnie ta sprytna niziołka chce gości naszej gospody obrabować. Kim jest to? Pani Lofthaven to tutaj zatrzymała się w gospodzie? Jest gościem? Nie, czy to tutejsza. Oszustka? A zwał jak zwał. Niziołek, no to wiadomo, że albo gotuje, no albo kradnie. No, cóż. Tam gdzie spal, tam niziołki. No to prawda, z tego co wiem, to za dobrą kucharką to nie jest. To w kości gra dobrze. Jakby tak się stało, że napotkałabyś Lori na swojej drodze, no widzę, że z gałęzi to się nie urwałaś. A sprawiłabyś, że cała rodzina Lofhavenów odczepi się ode mnie i od pani Landau. I on wskazuje głową na kaczmarkę. A przede wszystkim, jeżeli pani Landau o niczym się nie dowie, to ja upewnię się, że tobie i tych, których nazwiesz przyjaciółmi, trunków w Bögenhafen nigdy nie zabraknie. Kiwam głową. Zobaczę, co da się zrobić. Niczego nie obiecuję, ale postaram się to załatwić. Ja może za dużo mielę mnie zorem. Całkowicie niepotrzebnie. Kleczę go w ramię, wstając. To była czysta przyjemność. Dziękuję, Gundrimie. Gundri się nazywa. A, Gundri, przepraszam. Coś mruknął pod nosem. Podniósł się, kopnął w beczkę przez przypadek. Wszystko się zatrzęsło, ale złapał za te kufle opróżnione i odstawił je na szynkwas. Ukłonił się tobie na pożegnanie, a następnie odprowadził cię wzrokiem, kiedy ruszyłaś na górę po schodach. Tam możemy przyjąć, że Johan i Randulf położyli się już do spania. Tak więc i ty dokonałaś tego. I zakończyliśmy ten dzień, pierwszy dzień przedłużającego się wręcz Schaffenfestu. Jest za wami. Moi drodzy, jaki jest plan na następny dzień? Czy zgodnie z prośbą Johanna ruszycie do cyrku? Bo nie ukrywam, zmęczenie jest takie, że będziecie spać. I będziecie spać długo, obudzicie się nie co kur zapieje, ale obudzicie się zdecydowanie później.
będzie trzeba zjeść jakieś śniadanie, to sobie już możemy nawet pominąć. Chciałbym, żebyśmy zaczęli naszą scenę następną w momencie, kiedy wychodzicie z końca podróży i ruszacie dalej zdobywać Bygenhafen. Ja bym chciała jeszcze ustalić z wami, czy my opłacamy nocleg tutaj w tej karczmie na następny dzień, tak? Bo nie, myślę, że nie. Nie ma to sensu na tą chwilę. Bo zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą i jak to wszystko się rozwinie. Tak więc ja jestem za tym, żeby nie opłacać. Ja jestem za tym, żeby opłacić, dlatego że skoro była tak mowa, że nie ma miejsc nigdzie przez Schaffentest, to szkoda by było, jak mamy tutaj bardzo dobre miejsce, później znowu szukać miejsca do spania. No ja tak samo. Może nie mówię, żebyśmy brali na kilka dni, ale chociaż na następną noc wydaje mi się, że nie stracimy, a przynajmniej będziemy mieli pewną miejscówkę do. To może zróbmy inaczej. Może starajmy się porozmawiać z karczmarką, czy jest w stanie nam zabukować to miejsce jakby, a nie jeszcze wynajmować. Czyli po prostu zapłacić jakiś zadatek, który w razie czego, jak nie przyjdziemy, to przepadnie. Okej. Nie będzie żadnego problemu. Przy rozmowie z karczmarką dowiadujecie się nawet, że w tym momencie, jeżeli chcecie przedłużyć wasz pobyt w tym pokoju, to następna noc całą waszą trójkę będzie kosztować 5 szylingów. Aha, to super. Ale to dopiero przy płaceniu, jeżeli byście chcieli. Tak zróbmy. Idealnie. I ja jestem za tym, żeby, tak jak powiedziałeś, już zacząć tą scenę. I jeszcze jedna rzecz, którą ja muszę dodać. Jeżeli chcecie, w końcu macie takie miejsce poza Berebeli, jeżeli chcecie zostawić jakieś rzeczy w pokoju, to możecie, bez żadnego problemu, żeby nie nosić wszystkiego na przykład ze sobą, jeśli nie chcecie. Ja nie mam zbyt wiele, tak więc jedyne co, to po prostu podmieniam szatę na nową. O. Jakby jestem już jakby ta kąpiel miała pewien oczyszczający tutaj cel, dosłownie w przenośni, tak więc tą szatę nową już zakładam na siebie, a tą starą gdzieś zwijam ładnie tutaj i nie zostawiam w karczmie, ale w tobołek je chowam i jestem gotowy, by ruszyć dalej. I tyle z mojej strony tylko. Ja bym chciał zostawić ten kapelusz zgodnie z sugestią tutaj. Boże, ciągle zapomniałem, jeszcze nie mogę zapamiętać, jak on się nazywał. Fabregusa. Ale też to już, jak będziemy zmierzać gdzieś przez miasto, to chciałbym się rozejrzeć też za tą kuszą pistoletową. Czy jestem w stanie właśnie ją gdzieś dorwać i jeżeli tak, to za ile? Tak, ja bym chciała na pewno zostawić plecak podróżny, to jakieś takie rzeczy podróżne, które ze sobą tacham i na pewno swoją lampę, no nie widzę sensu, żeby po prostu z lampą chodzić po mieście. Resztę zabieram, tak, ze sobą. Na pewno kości mam ze sobą, to jest ważna rzecz. To masz w ekwipunku, w karcie postaci, mamy te takie fajeczki, takie znaki akceptacji. Jeżeli nie macie czegoś przy sobie, proszę odznaczcie po prostu, żebyśmy potem nie musieli się zastanawiać, a czy wziąłem na pewno, czy nie wziąłem. I w porządku. Johanie, sprawdzimy, co z ewentualną kuszą u ciebie. Mhm. I potem ruszycie do tego cyrku, tak? Tak. Ja bym jeszcze przed wyjściem chciała się zapytać się jeszcze tego krasnoluda. To już miałaś czas na to wtedy. Nie przedłużamy sceny. Dobra, nie przedłużamy tej sceny. Jest cięcie i tyle. Okej. I zaraz to sobie zrobimy. Na razie zaproszę was na krótką przerwę. Okej. Dobra. Po tym, iż offscreenowo dokonaliśmy sobie kwestii wyceny i braku zakupów, ruszamy dalej. Kirstyn, od tego krasnoluda, mimo wszystko, przyjmijmy, że zapytałaś się go jeszcze wczoraj, już przeciągając to, dowiedziałaś się, że raczej trzeba jej szukać i wypytywać o nią w różnych przybytkach, bo tam się zwykła kręcić. Tam, gdzie jest dużo ludzi, tam prawdopodobnie także jest i Lori. Nie powiedział ci, gdzie dokładnie, bo prawdopodobnie sam też tego nie wie. Ale prędzej czy później
Pytając o nią, prawdopodobnie się na nią natkniesz, więc trzeba uważać, bo jeżeli ty szukasz Lori, to Lori także w końcu znajdzie ciebie. Chwila czasu na pewno minęła, nawet długa chwila, ponieważ ruszyliście trochę w dzielnicę rzemieślniczą, zbiliście trochę stropu, ponieważ wróciliście się do serca miasta, do centrum, wypytując, czy to o kuszę pistoletową, czy to o spieniężenie kuszy, którą ma Kirstyn przy sobie, ale Kirstyn dzisiaj może nie była w odpowiednim nastroju do negocjacji, ponieważ jeden z rzemieślników przyczepił się, czy to do naciągu, czy to do samego łuczywa tej kuszy. Nie chciał, chciał zejść za bardzo z ceny. Kirstyn postawiła mu się. W końcu to ty sprzedajesz ten przedmiot, a więc to ty dyktujesz warunki, a nie on. Zdecydowanie ten gościu chciał ciebie okantować. Ty po prostu nie sprzedałaś tej kuszy. I może wewnętrznie trochę obrażona na kupców, którzy stąd, jeśli chcesz coś kupić, to zdzierają z ciebie, jak z ostatniego żebraka, a jeśli mają kupić, to po najmniejszej cenie zrezygnowałaś, przynajmniej na jakiś czas, z próby sprzedaży tego przedmiotu. Johan, potrząsając sakiewką, dowiadując się, jak wysoką cenę narzucają tutejsi rzemieślnicy za kuszę pistoletową, także się poddał. Ale rzemieślnikowi rzuciłeś na odchodne coś w stylu, że jeszcze tu wrócisz. I może mimowolnie, nawet jeśli nie miałeś tego kapelusza na głowie, to zacisnąłeś dłoń na nim w sakwie. I wiesz, że ten kapelusz może stać się twoją kartą przetargową w przyszłości. Ruszyliście na wschód, w stronę Schaffenfestu. Ludzi, całe multum, bieżyło ku bramie wschodniej przez ten cały czas, od rana. Kiedy tylko zapiał kura, wy przewracaliście się z boku na bok w swoim pokoju, już wtedy przebudzaliście się, słysząc gwar miasta, które zdało się znowu obudzić do życia. To okno, w którym było cicho, było zdecydowanie krótkie, bo ludzie tutaj bawili się do późnych godzin nocnych, a potem, skoro świt, ruszali, bieżyli na wschód, aby cieszyć się atrakcjami Schaffenfestu. Przy murze miasta, po drugiej stronie, po tym jak przekroczyliście wschodnią bramę i zobaczyliście znowu ten las majaczący w oddali oraz masę pól namiotowych, a Randulf zerknął w lewo na tą ścieżkę prowadzącą do ogrodów Mora, tą, w której wczoraj doznał swego rodzaju objawienia. Zatrzymaliście się na chwilę i zobaczyliście, że przy murze został wygrodzony wręcz linią półkolisty plac. Musieliście przejść trochę w jego stronę, oczywiście on nie rzuca się od razu w oczy, albo wcześniej po prostu go nie widzieliście. I jest to miejsce, zdaje się być swoistego teatru osobliwości, tego cyrku, o którym mówił Johan. Na jego tyłach postawiono dwa powozy. Widzicie to bez problemu, ponieważ nie ma tam żadnej gęstej zabudowy, to wszystko to są jakieś namioty. Na ścianie jednego z powozów, obok którego przechodzicie, zauważacie plakat. Niezwykła menażeria doktora Malthusiusa. Dziwaczne istoty ze wszystkich stron świata. Cudaczne, dziwaczne, odrażające. Sprowadzone przed twoje oblicze za wysoką cenę. Niewidziane nigdzie indziej na całym świecie. Tak orzeczy napis. Drugi wóz jest swego rodzaju platformą ze stertą drewnianych klatek przykrytych płótnami. Coś, co przypomina płótno. Ze środka dobiegają do was dziwaczne odgłosy. Obok klatek przechadza się krasnolud, sprawdzając i tych klatek co rusz dogląda. Krasnolud wygląda na typa wręcz podejrzanego. Bez przerwy drapie się po swojej brodzie koloru szaro-rudego. Krzywi się, ma mroczy coś pod nosem, ma na głowie kapelusz, taki przypominający cylinder cyrkowy.
którego wytknięte jest pióro, jest dużo bardziej sfatygowany niż kapelusz, który dostał Johan. Widać, że ten krasnolud jest niezadowolony bardzo. Coś biadoli, jakiś lament dociera do waszych uszu, ale nie rozumiecie dokładnie znaczenia jego słów. Spod tego płótna, jak dobiega do was jakieś skomlenie, zawodzenie, jakieś pomruki, ten krasnolud uderza w to płótno kijem. I to te pomruki milkną. Jest burkliwy, odburkuje coś ten krasnolud w stronę tego powozu. Rzuca raz po raz jakieś kąśliwe obelgi i teksty. I w końcu odchodzi. Wygląda zdecydowanie na bardziej podejrzanego typa, tak jak już powiedziałem, niż na właściciela tego przybytku, na doktora Malthusiusa, albo kimkolwiek on jest. Drapie się po brodzie i zerka na was, widząc, że zatrzymaliście się na chwilę, patrząc się na to, i już z dala krzyczy, czy to do was, czy to do kogoś obok: jeszcze nie zaczęliśmy, do krońca, wróćcie za godzinę, to wtedy was doktor przyjmie, psiamać. A może chcecie nieco zarobić? Jakby kuśtykał w waszą stronę. Szukam kogoś, kto chodziłby po jarmarku, trzymając transparent z reklamą: płacę szylinga dziennie. On obraca głowę w waszą stronę, jakby zaciekawiony, i znowu drapie się po brodzie, czekając na odpowiedź. Ale zaczepia także spojrzeniem swoim i wytknięciem laski innych ludzi. Tak jakby robił tutaj on sam reklamę. To co, ktoś chce zarobić? Mnie to średnio interesuje. A ty? W kapturku? Nie, dziękuję bardzo. Bardziej interesuje mnie, co skrywa ten wóz nakryty płótnem. Jak udało ci się poskromić to, co tam siedzi? Tutaj takie zdumienie troszeczkę jakby wplatam w tą wypowiedź, tym poskromić, aczkolwiek to nie jest prawdziwe. On zatrzymuje dłoń na swojej brodzie, tak jakby się zamyślił. Odrobina siły i kawałki dają radę każdemu dziwactwu, które mamy. Ale nie jest w ogóle istotne. On spogląda jeszcze na Johana, patrzy się na niego przez chwilę, przenikliwie. Ale odpuszcza, kiedy Johan się nie odzywa. W tym momencie z namiotu, ustawionego nieopodal tych powozów, wychodzi dość urokliwy jegomość. Nie jest ani najwyższym mężczyzną, jakiego widzieliście, ani jakoś wybitnie przystojny. Jednak gracja, z którą podchodzi do was, a także do gawiedzi, która się ustawiła za wami, zdaje się być dość hipnotyzująca. Ten człowiek ma coś w sobie. Ma także sięgające do ramion blond włosy i cudowny, tak bardzo cudowny i tak bardzo sztuczny uśmiech. To kolejny z tych ubranych na pstrokato, jednakże jego odzienie jest wyblakłe, znoszone i po prostu stare. Czekajcie, zmienię sobie troszeczkę muzykę. Rozkłada ręce. Witajcie, witajcie goście w menażerii doktora Malthusiusa. Niebawem, niewielkim kosztem, doświadczycie nauki, rozrywki i cudów sprowadzonych z czterech stron świata. Niesamowitości, dziwaczności, tak, nawet okropności. Nigdy, ale to nigdy nie będzie dane wam ujrzeć niczego podobnego, nawet gdybyście żyli i po 1000 lat. Rozkłada ręce. Ludzie są zaciekawieni dookoła. Zadają pytania, przekrzykują się. Ten mężczyzna tylko kiwa głową. Tak, tak, to właśnie tutaj. Jeszcze trochę.
chodźcie, chodźcie wszyscy. Już za niecałą godzinę zobaczycie najbardziej oryginalny i zachwycający pokaz zoologicznych kuriozów, jakie nasze wspaniałe imperium skrywa i jak długie i szerokie jest. Mężczyzna obraca się w waszą stronę, patrzy na Kirstyn, puszcza jej oko i uśmiecha się serdecznie. Kirstyn, nie myślałaś, żeby zagadać tego człowieka, czy może on nie chciałby ciebie zatrudnić w roli ochroniarza? Zawsze byśmy mieli człowieka, który ma dostęp do zaplecza. Nie wiem. Nie chciałabym ochraniać takich osób jak on, czy też... Zaplecza czego? A czego tu szukamy tak naprawdę? Ja tu tak ciszej trochę mówię, oczywiście tutaj do Johana. Czego tu szukamy, Johanie? Nie wiem, Radulfie, póki co się rozglądamy. Nie mam pojęcia, czego szukamy, ani czy cokolwiek. Twój przyjaciel, tu taki nacisk jest dosyć... dosyć szczególny na to słowo, przyjaciel. Twój przyjaciel musiał coś ci wskazać, musiał coś ci powiedzieć. Nie przyszliśmy tu w ciemno. Jestem o tym przekonany. Na pewno jest tu coś, co wzbudziło jego uwagę. Coś, co wzbudziło jego niepokój i coś, co na pewno jest warte zainteresowania łowców czarownic. Zobaczymy, Randulfie. No póki co zakładam, że nic tutaj też niezwykłego nie ma. Ja chciałbym zapłacić, jeżeli... No po prostu wziąć resztę drużyny i udać się na ten pokaz. Albo stanąć w kolejce na ten pokaz. Popraw trochę mikrofon, Buczo. Że zakładam, że tutaj jest dużo ludzi, dlatego chciałbym ustawić się w kolejkę na pokaz. Jesteście tak naprawdę na początku tej kolejki. Całkiem przypadkiem jesteście na początku. Zatrzymaliście się, ludzie zaczęli się zatrzymywać dookoła was. Jest cała masa ludzi. Tutaj ciężko jest teraz zrobić początek kolejki jakikolwiek, więc rozglądasz się dookoła, na boki, jest pełno ludzi, jest cała ciżba. Więc tak naprawdę, jeżeli będą pobierane opłaty, trzeba tylko trochę poczekać. Tak jak oni powiedzieli, za niecałą godzinę rozpocznie się spektakl. Ten krasnolud odchodzi trochę na bok, tak jakby dalej doklądał tych wszystkich klatek. I z jednej z tych klatek, spod tego płótna, w waszą stronę wygląda dziwaczna istota. Istota, która przypomina niedużego goblina. Tylko ten goblin posiada trzy nogi. Wciśnięty w kąt stwór ma skrzyżowane na piersiach ręce, jakby był obrażony i jest uwiązany na łańcuchu, który jest wbity w palik, a następnie jest przymocowany do jego szyi, taką obrożą. Kiedy doktor zachęca widzów, a krasnolud przechadza się przy klatkach, goblin, widząc go, zaczyna szarpać za obręcz. Jakież zdziwienie przychodzi na twarz ludzi i samego goblina, kiedy metal pęka, a goblin przyciska się między kratami i rzuca się panicznie do ucieczki. Tłum zamiera, a następnie zaczyna wrzeszczeć. Stwór biegnie prosto w waszą stronę. Ja go chcę złapać. Łapcie go! Ja staram się uniknąć. Nie staram się go złapać, tylko bardziej mu się przypatrzyć. Ja chciałbym go jakoś znokautować, złapać. No, tak samo. Dobra. Ja w żadnym wypadku. Dobrze, bardziej przypatrzyć. Broń biała, bijatyka. Zmutowałeś się, Stanfi. Nie zmutowałem się. Nic nie powiedziałem. Po prostu. Johan i Kirstyn patrzą na siebie, może lekki uśmiech i zawiązanie szybkiej współpracy, bo kiedy ten goblin próbuje się między wami przecisnąć, oboje tylko łapiecie go pod jego ramiona i podnosicie, tak że teraz tylko wjeżdża swoimi nogami w powietrzu, nie mogąc nic zrobić. Jest całkowicie... Ja mam pytanie w związku z tym, że przyglądałem się. Powiedziałeś, że on ma trzy nogi. Czy on wjeżdża trzema nogami, czy dwoma? No trzema nogami. Ma trzy nogi, trzema nogami przebierał, więc wjeżdża trzema nogami. Okej, dobra. Nic niezwykłego, poza tym, że stwór ma trzy nogi,
Nie widzisz. Bohaterowie! To oni! On, ten mężczyzna, spogląda na was, podchodzi i kijaszkiem, który ma przy sobie, zdziela przez łeb tego goblina, do którego od razu dopada ten krasnolud i zaciąga go z powrotem do klatki. To on. Na osobliwy stwór. Mówi pod nosem Johan. A mężczyzna kontynuuje, on jest jakby w transie tego wszystkiego. To jeszcze dzisiaj rano, nie wiedzieli, co ich czeka. A teraz? Teraz niczym drapieżni łowcy. Złapali stwora, ryzykując dla was swoje życia. Nagroda, nagroda. Każdy z bohaterów może obejrzeć nasz pokaz zupełnie za darmo. Brawo, chwała im. I mężczyzna podchodzi do was. Na najlepszych miejscach. Oczywiście, że na najlepszych miejscach. Podchodzi do was, a w sumie podchodzi do Kirstyn i do Johanna na początku, ale widząc, że Randolph jest z wami, grając zupełnie pod publiczkę, z każdym z was się wita, ściskając wasze dłonie. Wyciąga do was ręce, kiedy wy także ściskacie jego dłoń, on przykłada drugą dłoń i dziękuje wam najszczerzej, jak tylko potrafi, uśmiechając się w ten sztuczny sposób. Ściskacie jego dłoń? Tak. Tak. Po każdym tym uścisku w waszej dłoni pozostaje jedna srebrna moneta. W ramach podziękowania od tego mężczyzny. Cóż, już. Chyba nie ma na co czekać. Musimy rozpocząć nasze przedstawienie już za niedługo. Proszę się ustawić w kolejkę. Grudni, rozpocznij zbieranie opłat. Jest show. Jest jedna wielka szopka, którą ten mężczyzna tutaj odgrywa tylko po to, żeby zwabić jeszcze więcej gapiów, jeszcze więcej chętnych do oglądania jego wspaniałej menażerii. I o dziwo, nawet jeśli wy nie jesteście przekonani, to tłum szaleje. Coraz więcej rozmów za wami, dookoła, coraz więcej słyszycie podekscytowanych głosów. Jeżeli to był początek, to pewnie wszystko było ustawione, pewnie pracujecie razem z nim. To co będzie dalej? Johan, poproszę od ciebie test percepcji. Kiedy reszta ludzi jest kasowana, że tak powiem, pobiera się od nich opłaty, wy jesteście wpuszczani na te najlepsze miejsca. Jak to sobie powiedziałeś. Twoją uwagę przykuwa jednak postać oparta o jeden ze straganów. To jest zdecydowanie przypadek. To jest na pewno przypadek. Ale ta postać ubrana jest w kapelusz z charakterystycznym szerokim rondem. To jest mój przyjaciel Fabregus? Nie, jest dużo starszy. Ma siwe włosy, siwą brodę, siwe wąsy, jest zdecydowanie doświadczony. Liczne szramy na szyi i na twarzy wskazują, że wiele przeszedł. Kiedy spoglądasz na niego, on patrzy w twoją stronę, ale momentalnie niknie. Znika pośród tych straganów albo pośród przechadzających się ludzi. Nie ma go już tam, kompletnie. W tym czasie jednak, kiedy Johan zatrzymał się na chwilę, ten mężczyzna z długimi włosami, ten wodzirej tutejszy, łapie pod rękę Kirstyn i Randulfa, jakby was prowadził na siłę w wskazane miejsce. Jesteście moimi bohaterami, więc mam małą prośbę do was. Jakbyście mogli doglądać tutaj, aby nie szwendał się w żaden sposób z jakiś zapodziany łowca czarownic. Nie chcemy mieć tutaj problemów. Nie ciebie. Naprawdę Johan. Myślał. Nie ciebie, Johan. Ciebie tam nie ma. Randulfa i Kirstyn. Ach, to przepraszam. Łowca czarownic, a skąd ta pewność, że to łowca czarownic? I czego miałby tu szukać? Musisz nam powiedzieć, skoro bierzemy w tym udział. Ja taki zaaferowany całkowicie, ale na to wyjebane tak naprawdę. Ale tak, jestem zaaferowany tym. No cóż, no, w mojej menażerii mam różne dziwactwa i niektórzy mogliby pomyśleć, że... Jakie dziwactwa? Musisz nam powiedzieć. Zaraz... No skoro jesteśmy już twoimi bohaterami, to
To ma znaczenie. To ma znaczenie. Łowcy czarownic tutaj. Przecież to może przysporzyć nam wszystkim kłopoty. Przecież wiesz, że oni mogą zaprowadzić nas wszystkich na stos. Nie wszystkich. Powiedz nam. Nie przesadzajmy. No, tak, ale powiedz nam. Zaraz zobaczycie, co jest. Wszystko wystąpi, naprawdę. Usiądźcie, tylko patrzcie, naprawdę. Na spokojnie, zachowajmy spokój. Niektórzy mogą pomyśleć, że są tutaj mutanci. Ale to nie są mutanci. To nie są mutanci. To są różne dziwadła, ale występują tutaj całkowicie dobrowolnie. Tylko niektórych trzeba troszeczkę przymusić do pracy, bo są leniwi, tak? Ale wszyscy się zgodzili na to i nawet dostają jeść. Nawet dostają jeść, tak. Niesamowite. Wielki dobrodziej z ciebie, mość panie, w takim razie. Jaki tam pan? Doktor Malthusius, do usług. A ja jednak chciałbym go jakoś przekonać do tego, żeby on coś więcej powiedział, może nawet troszeczkę go zastraszyć. Wiesz co, no to co mówiłeś, to nie było raczej zastraszanie, tylko bardzo mocne przymilanie się do niego, więc potrzebuję jakiś teścik od ciebie, ale właśnie nie zastraszania, Randulfie. Okej, okay, dobra, no, masz rację, oczywiście. Bardzo liniarstwo. Wiesz co, no jak nic, test charyzmy. Charyzma, no dobra, no. Jak jest nic, test charyzmy. Spogląda się na ciebie. No, mam na przykład taką długowłosą małpę z Marienburga, ale ona nie jest z Marienburga. Skąd jest? Co to za małpa? Fascynujące to jest. Musisz mi powiedzieć, musisz. Ja tak mocniej go ściskam, troszeczkę pod ramię, jakby... Przepraszam. On powiedział, że jest z Wiesenlandu, ale ona tak naprawdę jest z Marienburga. Więc tutaj trochę muszę trochę podkoloryzować, no. Albo no ten trzynogi goblin, no to Fascynujące. Bardzo komicznie wygląda, kiedy postać w stylu Randulfa zaczęła się tak przejmować, ale ten mężczyzna to kupuje, on jest też w szale tak jakby tego opowiadania, opisywania tego wszystkiego. Są no różne rzeczy, na przykład coś, co ma jedno oko, albo troje oczu, no czy to jest... Musielibyśmy się zastanowić, czy to jest już bycie mutantem? No taki się urodził, tak? Oczywiście, ale a jak myślisz, czy tak ściszam, rozglądam się troszeczkę dookoła, czy posiadasz jakieś tutaj dziwactwa, które oni, no wiesz, ci kapelusznicy mogą uznać za coś, co można spłonąć? Nie, no wiesz, na Sigmara w życiu bym takich rzeczy nie miał. Ale trzeba tu uważać. Chciałbym właśnie się zorientować, czy on mówi rzeczywiście prawdę. Czy dobra. Postarać się ocenić jego odpowiedź. Jego... Okay. Test intuicji. No dobra. Ja przerzucam to oczywiście. Dobrze. No krytyczna porażka na sukces, pięknie. Mężczyzna kompletnie nie uważa, żeby miał coś nielegalnego, jednakże widzisz, że według ciebie on to taki paranoiczny odruch z jego strony. On wziął po prostu ludzi z łapanki i teraz próbuje zatrudnić was do tego, abyście doglądali, czy nie ma tutaj łowców szarownic. No to jest... Okay. Nie, ja złapałem od razu to i dlatego tą grę troszeczkę tak... Tak, ale właśnie o tym mówię, że on jest jak najbardziej szczery w tym, co mówi według ciebie. Tak, okej, dobra, okej. I zauważyłeś właśnie, że on wymienia takie rzeczy, że dla niego problemem jest to, że przedstawia kogoś skądś, a kupił to gdzie indziej. Wiesz, że nikt o to nie zapyta prawdopodobnie, tak? Tylko no, on jest wystraszony samym tym, ale no, ma tutaj swoją cudowną menażerię, więc musi ją jakoś przedstawić. Czyli jakby troszeczkę chcesz mi powiedzieć, że nie do końca sam wie, co posiada. Tak? Dobrze zrozumiem? Tak jakby może tu się w sensie, trafić coś. Może nie tak, że sam nie wie, co posiada, ale jego największym właśnie zmartwieniem i problemem jest to, że bardzo mocno podkoloryzowuje. Okej, nie, no to akurat od razu udało się wyczuć, ale myślałem, że może jest po prostu ofiarą tego, co sam zgromadził, czyli jakby, a czy może być ofiarą tego, co sam zgromadził, no ale zobaczymy. Dobra, okej. Fascynujące. Malthusius odchodzi od was
Ja muszę zaczynać przedstawienie. Rozmawialiście chwilę raptem. Johan, ty może dołączyłeś nawet na koniec, on już nie zwracał na ciebie uwagi kompletnie, zostawił dla ciebie miejsce obok Kirstyn i obok Randulfa. Dołączyłeś, usiadłeś obok nich, a on ruszył na podium. W tym czasie krasnolud zwany Grunnim zaczął zdejmować płachtę i otwierał klatkę za klatką, wyprowadzając różnorakie dziwactwa, i spektakl mógł się w tym momencie zacząć. Ciach, czekajcie. Dobra. Moi drodzy. W takim razie przed wami rozmaite i nietypowe stwory, takie jak wyjątkowo włochata wywłoka z Wisenlandu, czyli poczwórne czym okazała się być bardzo, ale to bardzo długowłosa małpa, którą od razu Randulf skojarzył, że z Wisenlandu nie jest, tylko kupiona została w Marienburgu. Jednakże zwierzę to, ten typ zwierzęcia, widzicie po raz pierwszy w swoim życiu i jest to naprawdę niespotykana wręcz osobliwość. Grunni prowadzi tę włochatą wywłokę dookoła ludzi. Wszyscy są zachwyceni, spoglądają na to, zadziwieni, niektórzy przecierają oczy, ale to dopiero początek tego, co nadejdzie. Następny na scenie, na wybiegu pojawia się paskudny, jednooki pies z Pfejdorfu. I Johan. Widzisz, że Grunni wyprowadza na środek prawdopodobnie zmutowane jednookie zwierzę, które swoje oko ma na środku czoła. I w myśl nowego rozporządzenia imperatora w Imperium nie ma mutantów. Więc nie można nikogo ukarać zatrzymanie takiego zwierzęcia. Przecież to nie jest mutant. Ale gdybyś zapytał o to tydzień temu, to bez problemu ktoś mógłby trafić na stos. Jednooki pies zbiera burzę braw i oklasków, zachwytów, zdziwienia, może trochę strachu, ale to nic przy bezdennej paszczy z gór środkowych. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście. Jest to stwór, który porusza się jakby na dwóch nogach i jest od razu połączony z kulistym kształtem i paszczą, która ma masę zębów. Dodatkowo merda czymś w rodzaju ogona. Nie wiecie, co to jest. Pierwszy raz coś takiego widzicie. Ale bezdenna paszcza z gór środkowych sprawia, że niektórzy wręcz wstają i wychodzą albo zajmują dalsze miejsca. A ostatnią z atrakcji pomiędzy jest groteskowy, trzynogi goblin z Grisenwaldu. Goblin, którego widzieliście, którego złapaliście, ten trzynogi goblin, który idzie z Grunnim dookoła, obrażony, bardzo obrażony, trzyma znowu ręce skrzyżowane na piersi, a Grunni popędza go, trzymając go na sznurku, drugą ręką uderza kijem w plecy tego goblina. Idą tak i kończąc to przedstawienie, stwór ten obraca się i z całej siły, z premedytacją, gryzie krasnoluda w rękę. A następnie ponownie rzuca się do ucieczki. Tłum w tym momencie wpada w panikę, rzucając się w waszą stronę i prosząc o pomoc. Złapcie go, już raz to zrobiliście! Naturalnie, teraz zrywam się i próbuję go złapać. Zrywacie się jednakże, ci ludzie, którzy prosili was o pomoc, przeszkadzają wam, bo odgradzają wam drogę od Malthusiusa i od goblina. Więc
przepychacie się w tamtą stronę, ruszacie. Randulf, rozumiem, że tak jak poprzednio, zostaje na miejscu. Zostaje na miejscu, nawet troszeczkę bardziej odsuwam się na bok, żeby nie zostać tutaj nauczony już doświadczeniem, jakoś stratowany, przewrócony, no skoro ci ludzie napierają, to jednak ja bym chciał uniknąć jakby ich tutaj natarczywości. Stwór, wykorzystując swoją szansę, rzuca się w stronę muru. W stronę dziury w murze. Wy ruszacie za nim. Jednakże kiedy dopadacie do tego muru, moi drodzy, widzicie jedynie nogi goblina, który przeciska się przez ten mur i znika wam z pola widzenia. Widzicie, że kiedyś tę dziurę blokowała żelazna krata. Jednakże teraz pozostały po niej jedynie takie wyżarte, zardzewiałe fragmenty. Odwracacie się? Bezradni. Cała masa gapiów, Malthusius i gdzieś tam w tle Randulf siedzący na podwyższeniu patrzą się w waszą stronę. Proszę o spokój wszystkich. To część przedstawienia, które właśnie skończyło się z wielką pompą. Można się rozejść, nic złego się tutaj nie dzieje. Do zobaczenia. Grudni, wyprowadź państwa. Ja zostaję nas na też miejscu. Chcą wyprowadzić? Nie, ja was na nie. Pewno zostaję na was miejscu. Nie. Jeżeli już wszyscy są wyprowadzeni, no to ja chcę do tego doktora podejść, wziąć go za szmaty. Halo, proszę mnie puścić. Głupcze, jak mogłeś sprowadzić takie stworzenia tutaj? Czy ty wiesz, że ten stwór teraz grasuje po całym mieście? Jeżeli coś się komuś stanie, to wiesz, że to ty poniesiesz odpowiedzialność. On przełyka ślinę tylko głośno. No ale... No wiecie... Za coś z czegoś nie trzeba myślałeś, żyć, że tak? To jest niebezpieczne? Nigdy nie sprawiały kłopotów. Trzeba było to utłuc i sprzedać jakiemuś alchemikowi czy innemu magikowi. No ale... I puszczam go tak mocno, żeby on też trochę odleciał do tyłu. Nie przesadzajmy, to tylko goblin, tak? Tylko goblin. Jakby cię wsadził tak do klatki z tym goblinem, to też byś gadał, że to tylko goblin? No tak, jakby ci przegryzł tymi swoimi ząbkami tętnicę? Ja mam pytanie, czy ten krasnolud też tam jest? On wyprasza ludzi w tym momencie. Okej, ja tak z daleka chciałbym się przyjrzeć jego ranie. Czy rzeczywiście tak jak tutaj troszeczkę Johan ten lament podniósł taki duży, jednak to ugryzienie gdzieś tam nastąpiło i po prostu, czy ta rana jest jakaś taka naprawdę obfita, no wiesz co mam na myśli. Ocenić tak, chciałbym. Może... Dobrze, w porządku. Dobrze, to test percepcji proszę od ciebie, żeby tak nie było gołosłownie, tylko żebym ci mówił. Jasne. Test percepcji, czy przyjrzysz się... No nie. Dobra, nie wiem. Ale jest minus jeden. Jest minus jeden, więc nie jest tak źle. Wiesz co, jest mimo wszystko zamieszanie. Ten krasnolud próbuje wręcz wypychać ludzi stąd. Widząc, że spoglądasz w jego stronę, widzi ciebie. I momentalnie, jakby ostentacyjnie chowa rękę w kieszeń, kiedy na niego spoglądasz, tak jakby może, oczywiście, że nie wie, że ty patrzysz na jego rękę, ale spotkały się wasze spojrzenia, więc on zafrasowany tym wszystkim schował dłoń do kieszeni. Powiedz lepiej, człowieku, jak chcesz to rozwiązać, jak chcesz odnaleźć tego goblina. Na spokojnie. Zaraz coś wymyślimy. Rozglądacie się, kiedy na miejsce przybywa od razu, praktycznie momentalnie, oddział Straży Miejskiej, którzy wbiegają tutaj pospiesznie. Jest ich kilku. Prawdopodobnie zostali zaalarmowani przez te krzyki, przez gapiów. Grunni w tym czasie zdążył wyprosić ludzi i pozamykać już do końca wszystkie okazy w klatkach. Malthusius kaja się, jest
skulony, czy to przed wami, czy to przed strażnikami. No, to prawda, że okazy czasem sprawiają nam kłopoty, oczywiście, ale zawsze jesteśmy wyjątkowo ostrożni i nasze przedstawienie jest całkowicie legalnie. To tylko goblin, szanowni państwo. Całe przedstawienie było w porządku, o czym mogą poświadczyć nasi bohaterowie tutaj, i on wskazuje palcem na was w stronę Straży Miejskiej. Stoję tylko z założonymi rękami i czekam, co zrobi Johan. Czy w porządku, to nie mnie oceniać. Niemniej jednak goblin jest na wolności, więc chciałbym usłyszeć, co masz zamiar z tym zrobić. Malthusius spogląda na Randulfa. Kirsten się nie odezwała. To on następnie przenosi błagalne spojrzenie w stronę straży. Strażnik odzywa się po chwili. Zeznania złożycie w sądzie festiwalowym. Wszyscy, niech Herr Richter wysłucha waszych opowieści. Idziemy. Jeszcze też pytanie, czy jak ten goblin dopadł do tego miejsca, gdzie było zakratowane, jestem w stanie ocenić, czy to było specjalnie zrobione, czy może to odpadło ze starości, czy może tam były zardzewiałe te kraty i część została, czy to był przypadek, czy raczej... To powiedziałem w sumie, tam były kiedyś kraty, ale teraz zostały tylko takie pordzewiałe fragmenty. Pordzewiałe, okej, okay, dobrze, czyli raczej ze starości raczej po prostu. Raczej nie było tam już czegoś od dawna, nie? Dobra, no to ja bym chciał ruszyć ze strażnikami, tak? Ja też, nie widzę żadnych tutaj problemów. Dobra. Kirsten, rozumiem, że mimo, że z założonymi rękami, to także ruszy. Tak, tak, tak. Moi drodzy, tym razem dane wam będzie poznać namiot sądu festiwalowego od środka. Wcześniej widzieliście go tylko kiedy w cudzysłowie ratowaliście z opresji tamtego krasnoluda, który zamknięty był w dyby. Teraz dyby przed namiotem są puste. Jednakże dookoła wciąż leżą porozrzucane liczne warzywa, owoce, szczątki czegoś, czym cały czas rzucano więźniów, czy też samego tego krasnoluda oczywiście. Jeszcze dwóch strażników pilnuje porządku, a w środku, pośród stert dokumentów, kilku krzeseł, jednego dębowego biurka, zasiada mężczyzna po 50 na wasze oko. Z prostymi, siwymi włosami, które próbuje niezdarnie schować pod tą typową sędziowską peruką z lokami. Aką. Wygląda na surowego, bo kiedy podnosi swój wzrok, wszyscy milkną. Nikt się nie odzywa. A jego strój jest dopasowany do piastowanego urzędu. On kompletnie nie pasuje na mężczyznę, który jest w sądzie takim polowym, festiwalowym. Widać, że normalnie zajmuje się poważnymi sprawami. Proszę zgromadzonych o raport. Mówi jakby niechętnie, od niechcenia, ale pierwszy od razu odzywa się Malthusius. Trwało przedstawienie. Jak każde, Herr Richter, jak zawsze. Zawsze dbamy o bezpieczeństwo. Także tym razem staraliśmy się ze wszystkich sił. No, lecz jeden z okazów nam uciekł. Zwykły goblin. Jednakże tutaj obecni bohaterowie pomogli nam już raz, więc są idealnymi kandydatami do naprawienia naszego błędu. Jako... Twierdziłeś, że to nie był zwykły goblin. W końcu miał trzy nogi. Tak, dlatego jako zmartwiony obywatel chcę się upewnić, iż problem zostanie bezpiecznie rozwiązany. Proponuję więc 5 złotych koron nagrody, którą przeznaczę z własnej kieszeni. I on staje z wypiętą piersią. Na głowę. Odzywa się Kirsten. Mężczyzna patrzy się na ciebie. 5 złotych koron nagrody. Ogólnie.
Weźmy po dwie na głowę i jeżeli sąd pozwoli, to może coś będziemy mogli zadziałać. Sędzia podnosi rękę tylko, żeby was uciszyć. Taka postawa podoba się władzom miejskim. Jeżeli pan obecny tutaj jest w stanie przeznaczyć 5 złotych koron nagrody, drugie tyle jestem skłonny dać za zabranie tej kreatury z naszego miasta. Prawdopodobnie trzeba będzie przeszukać kanały. Zdaje się, że nie powinniście mieć problemu z powtórzeniem swojego wyczynu. Jarmark na noc zostanie zamknięty. A wy dostaniecie swoje miejsca w gospodzie Koniec Podróży. Wydatek pokryje miasto. Nie wiem, czy wiecie, ale karczma mieści się niedaleko wschodniej bramy. Udajcie się tam i zostawcie swoje rzeczy. Resztę zostawiam wam. Zróbcie, co należy, a jak przyniesiecie mi dowód, zostanie wam wypłacona nagroda. No już. Dziękujemy, wysoki sądzie. No i chcę odkinąć głową na znak szacunku i wyjść przed namiot. Składam się delikatnie i też wychodzę. To jest, nie chciałbym powiedzieć, że pokazówka, ale przedsmak tego, jak działa prawo w Imperium. Jeżeli sąd mówi, nikt się nie odzywa, postąpiliście słusznie. Herr Richter, jak jest określany, sędzia tutaj polowy, powiedział, co miał powiedzieć. Rozpatruje pewnie dziesiątki takich spraw dziennie. Może nie takich, ale różnych spraw dziennie, więc słychać było już znużenie jego głosem. W jego głosie, przepraszam. Powiedział, co miał powiedzieć, wydał polecenie. Następnie po prostu was odprawił. Kiedy wychodzicie na zewnątrz, Malthusius zostaje jeszcze przez jakiś czas w środku. Słyszycie odgłosy rozmowy, płaszczenia się po prostu Malthusiusa przed Richterem. Richter w końcu każe mu po prostu pójść sobie. Jeżeli mamy zwiedzać kanały, to trzeba wrócić po lampę w takim razie, do gospody. Myślę, po lampę? Że możecie podać. Może byśmy jakiegoś też szczurołapa wynajęli, kto by nas przeprowadził przez te kanały. Szczurołapa, trzeba byłoby poszukać w dzielnicy biedoty. Zdaje mi się, że słyszeliśmy jakieś plotki o tych kanałach. Tylko pamięć mi nie zawodzi. Coś gadali w karczmie. Jednej czy drugiej. No. Tak czy siak, no podejrzewam, że mało kto się tam zapuszcza. Czy mam pytanie takie, czy ten tutaj jegomość właściciel cyrku wyszedł? Już tutaj do nas? Wyprasza go Richter stamtąd. On będzie. Ja jakby czekam po prostu na jego osobę. By od razu zadać mu pytanie. Wyjdzie w końcu. Prędzej czy później wyjdzie, więc możemy przejść do tego, że on wychodzi, ale wychodzi tyłem do was i on skłania się jeszcze raz, zdejmuje swój kapelusz, skłania się do osoby sądu. Kiedy już pokrywa tego, poły tego namiotu się zasuwają z powrotem i on staje na wprost tych dwóch halabardników, tych strażników z halabardami, poprawia tylko kapelusz, obraca się napięcie i patrzy się na was. O! Jeszcze tu jesteście. Pozwól na stronę. I jakby ja chciałbym odejść od tych halabardników. To kawałek troszeczkę. Dobrze. Poza zasięg ich. Myślę się, że chcesz, by twoje, jak to nazwać, zwierzątko wróciło całe i zdrowe. Byś dalej mógł zarabiać na nim grube srebrniki. W związku z tym musisz nam powiedzieć, czym to jest. Czy to jest naprawdę goblin? No tak, tylko że ma 3 nogi. Ale tak, to jest goblin. No, ale skąd to masz? Gdzie znalazłeś to stworzenie? No,
z Grisenwaldu. Zostało złapane przez Grunniego, jak węszyło przy naszym cyrku. Jak kiedyś tam na polach rozłożyliśmy naszą menażerię. Tak stało się naszym okazem następnym. No, powiedz, czy to stworzenie jest rozumne. Czy rozumie naszą mowę, cokolwiek. To jest goblin. No, to oczywiście, goblin. W sensie, jak się na niego krzyczy, no to tak, to pogornieje. Ale zazwyczaj był obrażony. Dobrze, człowieku. Ty dajesz 5 złotych koron za odnalezienie. Stąd daje 5 złotych koron, żeby się pozbyć go z miasta. Czyli zakładam, że albo z nim wyjedziesz od razu, albo jego głowa zostanie przeniesiona do niego. Ja się nie będę wtrącał w przykazania Herr Richtera. Co zrobicie, jeśli spotkacie tego goblina, co uznacie za słuszne, to zróbcie. Odgrzebię nogą w piachu. Miał ten goblin. Czyli... Mów. Za słuszne, czyli nie zależy ci na jego żywocie. Zależy mi na tym, aby nie działo się nic złego w mieście. I należy rozumieć, że jeżeli go ubijemy, to i tak nam zapłacisz. No to bestia jest w końcu, także... Oczywiście, że... Dobra, a bestia miała jakieś upodobania? A dokładnie, skąd podejrzenia, że akurat znajduje się w kanałach? Może równie dobrze grasować w ciemnościach miejskich uliczek. No bo tam ta dziura, to ona do kanałów prowadzi przecież. No dobrze. Tylko no, tamtędy to się raczej nie przedostaniecie. To by trzeba było jakąś studzienkę chyba poszukać. Ja nie wiem, ja się na kanałach nie znam. Gdzieś jak obstawcie z tym Grundim tą dziurę, którą dostał się goblin i pilnujcie jej. No oczywiście, żeby... oczywiście, że będziemy tak robić. No pewnie. On jest taki malutki teraz po prostu przed wami. Ręce ma za plecami, dłubie w ziemi, palcami buta i patrzy się ciągle w ziemię. Ja odpuszczam, odchodzę po prostu od niego i jakby spoglądam gdzieś w dal, czekając na resztę towarzyszy. Ja tak samo. Ja też odchodzę. Tak cóż, wydaje mi się, że będziemy musieli się trochę pobrudzić. Zdecydowanie. No dobrze, potrzebujemy... Z tego, co zasłyszeliśmy, to kanały nie są patrolowane, więc nie ma tutaj strażników kanałów, ale może jakiś szczurołap się znajdzie w dzielnicy Biedoty. Może w drodze do karczmy zahaczymy o tamtą dzielnicę. I poszukamy, pytamy. Zgodziłbym się z Kirsten. Lepiej mieć kogoś, kto zna te kanały. Już nawet nie chodzi, co się w nich czai, ale podejrzewam, że mogą być dosyć rozległe. No dobrze, w tej materii na pewno znam się na was. Jeśli chcecie się tam udać, no... To pójdę z wami, no. Hej, wy! Słyszycie za plecami. I jeden ze strażników wychyla się z namiotu. Będziecie potrzebować drabiny, jak chcecie zejść do kanałów. Taką drabinę możemy pozyskać. No damy wam ją. Okej. Okay, pójdziemy z wami do studzienki i pozwolimy wam zejść na dół po tej drabinie. Tylko będziemy czekać przy tamtej studzience, będziecie musieli do nas wrócić. Teraz to możemy najpierw się przygotować. Herr Richter powiedział, że trzeba zacząć jak najszybciej, bo jak to coś ucieknie... No ale... A Musi panie, a lampę jakąś posiadacie chociażby? Przecież lampa tam ciemno. Lampa się znajdzie. Albo pochodnie jako. Dajcie co macie i nie mi trężmy więcej. No to wracajmy do miasta, przekażemy wam co mamy. Ten strażnik wychodzi do was.
Czy będziemy zahaczać jakoś o dzielnicę Biedoty? Kompletnie nie. Dzielnica Piechoty, okay. Biedoty jest na północ. Tamto zejście jakby do kanałów, to wszystko się działo po dalekiej, dalekiej stronie południowej. Więc całkowicie inna strona miasta. No chyba, że chcecie nadłożyć drogi. Nie, nie. Myślę, że po prostu rzeczywiście, jeśli był taki przekaz, żeby ruszać jak najszybciej, to ruszmy, bo jednak... Tak. Tu się zgadza w takim razie. No, chodźmy po prostu tam. W porządku, moi drodzy. Przeskoczymy sobie do momentu, kiedy jesteście już za murami miasta z powrotem, w środku, wewnątrz Bingenhafen i... Mijacie koniec podróży, jesteście obok, więc nawet jeśli Kirsten chciałabyś zahaczyć, to możesz. Ale strażnicy powiedzieli, że zapewnią wam jakieś oświetlenie, więc nie musisz jakby fatygować swojej lampy, skoro zaproponowali wam ichniejszą. Możemy wam dać tutaj dwie pochodnie? Odpalić wam od razu? Tak, tak. Odpalają. Prowadzą was na południe. Tak, Randulfie? Chciałem powiedzieć, że jedną tylko, żeby odpalili. Jedną, dobrze. Czego... Odpalicie sobie drugą od tej pierwszej, jeżeli będzie taka potrzeba, jeśli chcecie. Prowadzą was na południe. Obok tej skrajnej dzielnicy kupieckiej, po waszej prawej stronie, za to, znajduje się Adelring i te wszystkie rezydencje najbogatszych mieszczan. Ta część, którą... zjedzaliście wy, Randulf i Kirsten wczorajszego wieczora, tam gdzie spotkaliście pana Szerpa. Mniej więcej na wysokości tamtej wyrwy w murze, tamtej dziury prowadzącej do kanałów zatrzymujecie się. Do muru macie jeszcze jakieś kilkadziesiąt metrów, jednakże to tutaj znajduje się studzienka kanalizacyjna na środku jednej z arterii komunikacyjnych. Nie ma żadnego problemu z otworzeniem jej, ponieważ jesteście w towarzystwie strażników. Odsuwają oni pokrywę dla was i do waszych nozdrzy od razu dobiega paskudny zapach ścieków. I będzie on narastał, wiecie o tym. Jest to pionowy szyb prowadzący w ciemność. W ścianach są wgłębienia na ręce i stopy. Jednakże wszystko zdaje się pokrywać szlam, więc ubrudzicie się od samego początku. Dlatego ja już od razu tak zapowiem, że ja na powrót chciałbym wrócić do mojej poprzedniej szaty, a tam dokładnie gdzieś tam sobie zapakować. Dobra. To na pewno. Strażnicy odpalają wam pochodnie, jedną. I widzicie, że... jakieś 2 metry dalej, tam gdzie jeszcze przy poświeceniu pochodnią można zauważyć, 2 metry niżej, w dół, szyb przechodzi w główny tunel. Więc tak jakby się kończy i dystans do chodnika trzeba będzie pokonać tą drabiną. Trzeba ją będzie opuścić w dół szybu i zaczepić hakami, które ona ma, o najniższe wgłębienie, to na ręce i nogi. Następnie ustawić tak, aby oparła się o chodnik i chyba nigdy czegoś takiego nie robiliście. Więc strażnicy, którzy trzymają drabinę, spoglądają się na was pytająco. Ja rozkładam ręce. Czy ktokolwiek z was wchodził kiedyś tutaj do tych tuneli? I wie, jak tą drabinę zahaczyć tak, by nie pogruchotać sobie gnatów? Pytasz się strażników? Tak, to ogólnie rzucam do całości. Oni tak patrzą na siebie, no to możemy spróbować, chociaż do kanału raczej nie schodzimy. Chodzi tylko o ten moment zaczepienia. Jeden z nich wchodzi nieco do tego szybu, do tego kanału i widzicie, że wymaga to nieco wprawy, nieco zręczności, aby ustawić tę drabinę. Ponieważ on przejmuje ją od kolegi, zaczepiają, słyszycie takie głośne, ale tępe stuknięcie, prawdopodobnie chodnik pod wami. Mężczyzna nogą jeszcze rusza, poprawia, coś chrobocze.
wystawia głowę z tego kanału. Wydaje się być pewne. Można chyba schodzić. To co? Ja pójdę pierwsza, a ty, Johan, może pójść na końcu. Randulfie, dobrze by było, żebyś był w środku. Dobrze. Czy mamy jakąś linę, tak, w razie czego? Nie mamy. Do strażników macie jakąś linę? Nie, no nie braliśmy nic ze sobą, tylko pochodnie i te. I drabinę, tak jak chcieliście. Po co lina? Będziemy tu czekać, spokojnie. Z tą drabiną tak będziemy stać. O, no. Może asekuracyjnie niech któryś z was pójdzie po linę, jak my tam już zejdziemy. No, nie wiadomo, co tam może być na dole. A lina się może przydać. Nie zaszkodzi na pewno. No dobra, słyszałeś. Idź po linę jakąś. Ja? Czemu ja? Ty i pójdź. Ja tu będę czekał pilnowo, żebyś... No to panowie, w takim razie my schodzimy, a wam życzę owocnej służby. No i my też życzymy owocnych poszukiwań w takim razie. No to patrzę na Kirsten, chciałeś pierwsze, no to... Tak, schodzę. Ja schodzę. Znaczy, może poczekam, aż Kirsten będzie na... już na dole i krzyknie, że już zeszła. I wtedy ja ruszę, żeby nie... Czyli komuś by się tam poślizgnęła ręka, noga, to żeby nie spadł na kolejną osobę. Macie drabinę, nie będziemy wykonywać żadnych testów. Schodzicie po kolei. Kirsten, schodzisz jako pierwsza, przyświecasz sobie tą pochodnią, bo pewnie skoro schodziłaś pierwsza, to ją masz. I widzisz, że są tutaj... Jesteście w szerokim, dość szerokim tunelu, ścieku kanalizacyjnym. Szerokość samego chodnika około metr, wydaje ci się, więc na spokojnie, jeżeli będziecie szli gęsiego, nie będzie żadnego problemu. Chodniki takie biegną po obu stronach kanału. Kanał może jest dwa razy tak szeroki jak chodnik, więc trzeba będzie przeskoczyć ewentualnie, jeśli będzie się chciało. Głębokość? Nie wiesz, bo ten szlam, śluz i to wszystko, co tam pływa, jakieś nieczystości, no nie są zbyt przejrzyste. Ale zazwyczaj... Ile może to być? Do połowy ciała mogłabyś wpaść, ale lepiej nie próbować, prawda? Nad tobą góruje półkoliste sklepienie. Wydaje ci się 2, może 3 metry wysokości, bo jak spoglądasz w górę po tej drabinie, to gdzieś tyle będziesz miała do samego wyjścia. Ale zauważasz także po bokach takie jakby mniejsze odnogi od tych kanałów. One nie są odnogi, to są jakby proste rury. Żeby tam wejść, musiałabyś się nieco pochylić. One także są wypełnione nieczystościami, które spływają pod chodnikiem do tego głównego ścieku i wpadają do niego. No, pewnie nie licząc smrodu, w miarę łatwo dałoby się po nich poruszać i jedna z takich rur prowadzi od ciebie w stronę muru. Tamtą stronę, gdzie wydawało wam się, że ten, że powinna być droga, skąd przybył ten goblin. Następnie schodzi Johan i Randulf, który gdzieś po drodze zmienił szaty. Może wstąpiliście do końca podróży na chwilę, żeby to zrobić. Nie, bo... Ja miałem to przy sobie, ja nic nie zostawiam. No dobrze, ale co, przebierasz się, tak rozbierasz się, zakładasz nowe szaty na tym, na... Okej, okay, dobra, no, to... Chodzi mi tylko o przebranie się, okay, nie? Jasne, okej. Okay. Dobra, myślałem, trochę uprzedziłem twój ten... Moi drodzy, w kanałach panuje całkowity mrok. Idąca na przodzie, prawdopodobnie będziesz szła na przodzie, Kirsten, która trzyma pochodnie, idąca na przodzie postać, ona oświetla wam to, co jest dookoła. Strażnicy nie zasuwają tej studzienki. Ona tam cały czas będzie otwarta, tak samo jak i drabina. Będą czekać na was. Cokolwiek nie mówicie, niesie się to echem po kanałach. Słychać tylko jakieś pluski, pulgotanie czasem. Typowy kanał. Coś z głośnym szurnięciem z jednej z rur spływa do kanału, który znajduje się pod wami. I
zapachy, jakbym delikatnie to nie chciał ująć, są nieprzyjemne. Więc musicie wykonać test odporności na plus 20. Wszyscy. Randulf. Gdzie jest odporność? Jest tam w umiejętnościach zwykłych, tych podstawowych. Po środku mniej więcej. A jest. No dobra. Na plus 20. Tak. Super. Super. No. Kirstyn, Johan, nawet jeśli odczuwaliście jakieś lekkie mdłości na początku, przeszło wam. Randulf, zawąchałeś nieco swojej szaty, zagryzłeś zęby, nie będzie to dla ciebie stanowiło żadnego problemu w tych kanałach. Ot smród jak smród, chciałoby się rzec. Dość mocny, drażniący, drapiący w nos, ale nie będzie sprawiał wam większego tutaj problemu. Moi drodzy, zeszliście do tych kanałów i możecie iść w trzy strony. Macie trzy możliwe kierunki. Albo ruszać głównym ściekiem, albo wejść w tą wąską rurę prowadzącą do murów miejskich. Jesteście w tych kanałach. Śmiało. Ja bym generalnie tutaj oczywiście porozumiewamy się jakimś tam ściszonym głosem, bo tak jak powiedziałeś, to wszystko się niesie, ale generalnie staram się ocenić jakoś kierunek, gdzie ten cały cyrk tutaj dawał to przedstawienie i gdzie ten goblin mógł uciec w tą ścianę. No to już powiedziałem właśnie, to jest ta wąska rura. To jest ta wąska rura, tak. Czyli my jesteśmy już w tej wąskiej rurze nie. I... Nie, aha, no to dobra. Jeszcze raz, jesteście aha, na po prostu... szerokiej arterii w tych kanałach i właśnie od boku macie wąską rurę, która uchodzi do kanału głównego, ale właśnie ze strony tego muru, czyli prawdopodobnie z tamtej strony, gdzie ten goblin wbiegł do kanału. Dobra, a powiedz mi jeszcze takie całe te... Ta arteria, którą my byśmy weszli, czyli mówisz tutaj... Prowadzi północ-południe. Tak, ale bardziej mi chodzi po prostu o samo wyłożenie. Czy to są jakieś cegły? Jak to jest? Tak, to są cegły. To jest ceglany kanał. Czyli jestem w stanie gdzieś tutaj jakieś znaczki ewentualnie sztyletem wyryć na ewentualnym... się uparł na tej oszlamionej ścianie, możesz zaznaczyć jakieś symbole. Okay. Nie ma żadnego problemu. Dobra, ja jak najbardziej chciałbym chyba zwrócić uwagę na to, że powinniśmy iść w kierunku właśnie tego wąskiego tunelu, tego mniejszego tunelu. I jeśli decyzja będzie taka, że idziemy tamtędy, no to ja oczywiście bym chciał zaznaczać co jakiś czas jakimś krzyżykiem, czymkolwiek swoje położenie. Nie ma sensu, żebyśmy szli głównym kanałem, skoro to stworzenie jest tam w kierunku, więc zgadzam się z Randulfem, żeby ruszyć. Ja tak samo. Dobra, w porządku. Wchodzicie w tę rurę ściekową. Musicie się nieco zgarbić i już po pierwszych krokach zaczynacie żałować tej decyzji, bo wasze buty są pełne szlamu już. Tam nie ma chodnika, więc po prostu grząźniecie w tym niejako. Rura załamuje się kilkukrotnie. Raz w lewo, raz w prawo, ale ostatecznie tyle zakrętów, ile wykonujecie, wciąż idziecie prosto na mury, a przynajmniej tak wam się wydaje. Nie jesteście specjalistami, być może pierwszy raz znajdujecie się w kanałach miejskich, jakkolwiek. W wąskim korytarzu, w wąskiej rurze, że tak to jak to ujmuję, w pokrytej śluzem ścianie zauważacie po bokach, bo ten korytarz prowadzi jeszcze dalej, oczywiście ta rura, zauważacie rozklekotane i tandetnie zbudowane drewniane drzwi. A przez szczeliny między drzwiami a framugą przebija się światło.
ale nic nie słyszycie, ani nie widzicie nic konkretnego. Po prostu są tutaj drzwi. Może to jakaś piwnica? Mieniam w takim razie spojrzenia z towarzyszami i jakby daję im znać na migi, że ja bym chciała tam wejść i to sprawdzić. I co oni na to? Jesteś wyciszony, Buczo. Przygotujmy lepiej broni, sprawdźmy to. No tak. Dobywam broni i pokazuję, że ja otworzę te drzwi pierwsza. Ja tak tylko przykładam palec do ust, żeby to było po cichu. I ustawiam się za Kirstym i tak, Randulfie, trzymaj się tył. Ciemno. Ja... No mów, mów. Ciemno tak w grobie, więc może mor będzie nam sprzyjał. Dobra. Chciałam tylko przekazać, że oddaję pochodnie Randulfowi, żeby to on w takim razie... Tak, ja trzymam. Ja trzymam oczywiście i staram się bardziej jako ten tylnoskrzydłowy. Okej, dobra. Straż tylna po prostu. Dobrze, dobrze. Dobrze. Oświetlać. Czy ty chcesz po prostu nacisnąć na klamkę? Czy chcesz wjechać z kopa w te drzwi? Powiedz, jak chcesz to zrobić? Chciałabym jak w miarę jak najciszej otworzyć te drzwi, tak? Czyli złapać, jakby przytrzymać ręką, tak żeby... Dobrze. Zaamortyzować to, nie? Dobra, dobra, dobra. Podchodzisz do tych drzwi i łapiesz za klamkę, przytrzymując je ręką nawet. Próbujesz je otworzyć do siebie, ale nie działa. Próbujesz otworzyć do środka, no i też nie działa. W takim razie poproszę pokazuję od was test percepcji i mów, co będziesz robić. To jeżeli nie działa, no to w takim razie pokazuję, że chciałabym pięknie chyba siłowo to rozwiązać. Randulf może i zauważył, ale ty, Kirstyn, w chwili, kiedy pomyślałaś, żeby użyć siłowego wyjścia, bo tu masz krytyczny sukces, więc od razu... Nie zrobisz tego, nie ma sensu. Zauważyłaś, że na cegle obok wydrapano jakby jakiś symbol, niezrozumiały tobie, ale widzisz, że jest to naniesione sztyletem, tak jak raz za razem Randulf próbuje zaznaczyć waszą obecność tutaj na ścianie. Tak samo ktoś tutaj misternie wyżłobił znak. Może jakieś, co przypomina jakiś krzyżyk. Nie wiesz, co to jest. Nic ci to kompletnie nie mówi. Jednakże ten krytyczny sukces dodatkowo ukazuje ci, że cegła z tym wydrapanym symbolem jest obluzowana. Można ją jakby wyciągnąć. Więc pokazuje, że wskazuje tą cegłę i chciałabym ją właśnie wyciągnąć, zbadać dokładniej, co ja mogę z nią zrobić i co ona robi. Łapiesz za tą cegłę i powoli ją wysuwasz stamtąd. Zaglądasz nieco do środka, kiedy Randulf ci przyświeca albo przystawia pochodnie, czujesz ciepło jej i widzisz, że za tą cegłą leży klucz. Biorę go, tak? Biorę klucz, wsadzam cegłę do powrotem i podchodzę z powrotem do drzwi, próbując je otworzyć. Też po cichu. Dobrze. Otwierasz drzwi. Drzwi otwierają się do środka i ustępują, kiedy przekręcasz klucz i musisz użyć nieco siły, bo coś przesuwa się po podłodze. Szura! I ty przesuwasz jedną z beczek po podłodze. Beczkę, jakąś skrzynkę chyba. Drzwi ustępują, otwierają się do środka. Resztę tej piwniczki zajmują piętrzące się beczki i skrzynki. A na środku siedzą trzej mężczyźni, patrząc się na to przedstawienie, które właśnie robicie. Pierwszy, ciemnowłosy, żelasty, wysoki. Drugi, barczysty, nosi kozią bródkę. A trzeci, przysadzisty, także brunet. Oni także są zaskoczeni, patrząc się na was. Ale nie są agresywni. W takim razie
skłaniam się delikatnie. Śmiało. Szanowanie. Śmiało, wchodźcie. Mówi jeden z nich, uśmiechając się do was. Ja chowam broń. Ja też chowam broń. Chodźcie, przysuńcie sobie siedzenie. Pokazuję stojące w pobliżu siebie krzesło sztyletem, bo drapię sobie właśnie sztyletem w paznokciach. Kim jesteście? Ty jakieś niezrozumiały jestem? Zapraszam was w swoje progi, a kim jesteście? Słyszę. Śmiało. No trochę to dziwne miejsce na spotkanie, przyznasz. Ciężko się tu do was dostać. Ja jakby zamykam te drzwi jak ostatni. Strasznie ciężko. Prawda, że bardzo ciężko. Mhm. On sięga ręką, jakby chciał się wyprostować, po czym łapie za dźwignię, która trzeszcząc uruchamia zapadnię, która jest pod wami. I kiedy tylko Randulf zamknął drzwi, zapadnia otwiera się, a wy spadacie. Spadacie do pomieszczenia poniżej, może metr, więc upadacie tylko z łoskotem, a zanim zdajecie się pozbierać, tuzin, może więcej mężczyzn podbiega do was, uderza was, ale nie tak, żeby zadać wam jakąś wybitną krzywdę, ale momentalnie zakładają wam worki na głowy i czujecie, że wasze ręce są związane. Nie tracicie przytomności, ale ktoś was podnosi i jesteście niesieni. Słyszycie odgłos schodów coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Dopiero po jakimś czasie wasze worki zostają ściągnięte, a wy znajdujecie się w pomieszczeniu przypominającym sypialnię. Okna są zasłonięte, a tam znowu są ci mężczyźni barczyści i ten z tą kozią brudką, który drapie w paznokciach sztyletem. Sytuacja jest taka sama, taki sam układ, tylko teraz wy siedzicie na krzesłach z zawiązanymi rękami z tyłu, a oni są zadowoleni z sytuacji. I ten, który drapał sobie sztyletem, zaczyna. Tak jest znacznie lepiej. Teraz możemy porozmawiać. Czy raczej to ja będę mówił, a wy będziecie słuchać. Ale gdzie są moje maniery, moi drodzy? Ja jestem Franz, a to moi towarzysze Rain i Rain. Są bliźniakami. Przyjemność państwa poznać, prawdaż, Rain? W sumie w samej rzeczy, Rain. Przyjemność po naszej stronie. Widzicie, kontynuuje jegomość imieniem Franz. Mamy mały problem. Bo te drzwi, które znaleźliście, może nie wyglądają jakoś szczególnie. Ale wszyscy je bardzo lubimy. Zabawne, jak człowiek przywiązuje się do tych takich drobnostek, prawda? Możecie uważać, że to trochę samolubne, ale jesteśmy dość zaborczy. Nie chcemy się nimi z nikim dzielić. Jeśli ludzie będą przechodzić przez nie w te i we te, cóż, biedne przejście całkiem się wtedy zużyje, nieprawdaż? To byłaby wielka szkoda. Byłbym bardzo niepocieszony, mógłbym się wręcz zdenerwować. Więc nie jesteśmy pewni, co powinniśmy zrobić. Moi dwaj współpracownicy powiedzieli mi, że z chęcią stłuką was na krwawą miazgę i wrzucą do kanału z workiem cegieł u szyi. Ale to nie byłoby zbyt miłe. Panowie mają tendencję do pochopnych zachowań, kiedy są zdenerwowani. Jestem pewien, że ich rozumiecie i wybaczycie im te pomysły, prawda? Nie. Też. Nie. Ale... Powiedziałem sobie, kiedy zobaczyłem wasze twarze. Ci ludzie wyglądają mi na całkiem rozsądnych. Jestem pewien, że mnie zrozumieją. Więc poproszę was o zachowanie naszego małego sekretu. Potraficie dochować tajemnicy, prawda? Jestem pewien, że tak. Mam talent do oceniania, zwłaszcza oceniania charakterów. Odziedziczyłem go po matce. Była pod tym względem bardzo, bardzo uzdolniona. Byłbym więc niezwykle rozczarowany, gdyby nie miał racji. Moi dwaj towarzysze również. Podobnie jak wszyscy nasi przyjaciele, widzicie, jesteśmy naprawdę szczęśliwymi ludźmi. Mamy całe mnóstwo przyjaciół. To chyba ze względu na nasz naturalny urok osobisty. A zatem obiecacie, że dochowacie naszego małego sekretu? Zrobicie to dla mnie? Będę naprawdę szczęśliwy.
jeśli obiecacie. Mężczyzna spogląda się na was pytającym wzrokiem i przez chwilę wręcz przestaje dłubać sztyletem w swoich paznokciach. Teraz czas na waszą odpowiedź. Szczerze, mam w nosie twoje drzwi i w sumie już o nich zapomniałem. Szukamy czego innego. Brawo, nie obchodzi mnie, czego szukacie. Zapomniałeś o drzwiach. Zuch, chłopak, zuch. On się podnosi i podchodząc do ciebie na dwa kroki, zakłada ręce pod boki. A wy? Drzwi? Jakie drzwi? Nie, ja nie wiem o żadnych drzwiach. Też nie kojarzę żadnych drzwi. Gratuluję. Od początku wiedziałem, że jesteście rozsądni. I od początku musicie wiedzieć, że nie wyświadczyłbym takiej przysługi każdemu. A teraz, jeśli pozwolicie, i znowu zakładają wam worki na głowę, zejdziemy sobie na dół. Po czym prowadzą was po schodach, znowu w dół, krok za krokiem. I znowu czujecie smród tych kanałów. Drzwi się otwierają i dopiero kiedy znowu jesteście w tej rurze, zdejmują wam z głów te worki. Nawet rozwiązują wam ręce. Moi przyjaciele będą mieli na was oko, gdyż z natury są okropnie podejrzliwi. Sami rozumiecie, oni nie znoszą, kiedy ktoś przynosi mi zawód. Ten głos żegna was, bo drzwi zamykają się, a za nich słychać odgłosy przesuwanych skrzyń i beczek. Kirstyn, w twoją dłoń wcześniej została wpakowana pochodnia, zapalona, a dalej na chodniku, w miarę suchym przejściu, w topołku i obok niego spoczywa cały wasz ekwipunek, z którego zostaliście ograbieni, ale nikt z nich nie zabrał wam ani pensa. Dostajecie wszystko to samo, co mieliście. Cóż, to chyba nauczka, żeby nie otwierać drzwi w kanałach. Nieważne, po prostu zapomnijmy o tym wydarzeniu. Tak. Nic nam się nie stało, nic nie straciliśmy. Tak? Chyba tak będzie najrozsądniej dla nas i to pewnie jacyś przemytnicy, nie wiem, cokolwiek. Nieważne. Tak, szukajmy lepiej goblina i chodźmy stąd, już mam dość tych kanałów. Kirsten ma dość tych kanałów, a tak naprawdę to dopiero ich początek. Ruszacie dalej. I kilka załomów przed wami zauważacie wąski tunel prowadzący w górę. Prawdopodobnie jak reszta podobnych mu jest to szyb wentylacyjny takiego ujścia z kanałów i prawdopodobnie to właśnie tędy goblin przedostał się do kanału. Bo ten wąski tunel, ta rura kończy się przy przy tym kanale. Buduje się takie wywietrzniki, aby strażnicy, którzy tutaj chodzą, aby ktokolwiek, kto tutaj chodzi, po prostu się nie zadusił, aby jakiekolwiek świeże powietrze wpadało do tego ścieku. Pręty u góry przy dziurze są zeżarte przez rdze, więc macie pewność, że to tutaj, że tędy właśnie dostał się goblin. Będę was prosił o, jeśli macie tropienie, to bardzo łatwy test na plus 60 albo percepcję na plus 20. Hmm.
Szczepienie to jest umiejętność zaawansowana? Być może. Jeśli jej nie macie, to znaczy, że jej nie macie i jej nie potraficie. Ja chcę przerzucić to. Dobrze. Chociaż... No... A na samą percepcję to na ile? Na plus 20. Plus 20. Wiesz, Randulf, nie musisz przerzucać, jeżeli na przykład inni będą mieli, nie? O kurde. Kirsten Tambo padnie zaraz. O nie! No. Będzie cała czarna. Już mi smutno. Nie masz czym przerzucić? Mam ostatni. No, tak no to mówię. Radziłbym ci przerzucić w tym momencie. To przerzucę. No chyba, że nie chcesz. Lepiej. Cię ciągnie w stronę tej setki. Johan, ty jesteś trochę zasępiony. Nie odzywasz się przez dłuższy czas, bo może cię poddenerwowali. Nie wiem, to już sam musisz określić, ale skupiasz się teraz wyłącznie na zadaniu. Zostaliście trochę ośmieszeni jednak przez tych ludzi, ale z drugiej strony mieli do tego prawo, wpakowaliście się im do piwnicy. Niezależnie kim byli. Johanie. Przechodząc przez ten ciasny szyb, przez te pręty, coś czego nie zauważyliście wcześniej, ten goblin prawdopodobnie się zranił, ponieważ w tym szybie znajduje się krwawy ślad posoka, która spływa szybem aż do kanału. I dostrzegasz go w końcu. Widzisz go także u swoich stóp i prowadzi on za was. Prowadzi w stronę tego przejścia, z którego przyszliście. I prawdopodobnie dzięki temu możecie podążać za tym goblinem. Tym tropem. Idąc po jego śladach, które możecie podjąć, dotrzecie w końcu do celu. A może znajdziecie ciało, jeżeli zranił się aż tak mocno. Twoi współtowarzysze zdają się patrzeć wysoko w ten szyb, ale nie widzą tego, co ty. Johanie, słyszysz nas? Cały czas. No to śmiało. Tutaj. I biorę, wyciągam sztylet i tak trochę zaczynam dłubać w tej mazi zostawionej. Mm-hmm. To musiał się zranić podczas wciskania. Teraz będzie go łatwiej wytropić. W takim razie ruszajmy jego tropem. Patrzcie, tu ja tak dalej. Tak, dobrze mówię? Wycieram ten sztylet z tej mazi i tak kieruję się, idę śladami. Dobra. Zawracacie. Wracacie się. Przechodzicie znowu obok tych drzwi, ale teraz chyba już nikomu nie przychodzi do głowy, aby z powrotem tam zaglądać, po co przeżywać powtórkę z rozrywki. Kilkanaście minut drogi w tych kanałach, nieco przygarbieni i znowu wychodzicie na ten szeroki tunel, przy którym byliście, przy którym Randulf zastawiał swoje znaki. Obok, bo niedaleko, widzicie drabinę, ale ślad tej krwi jest mniejszy, mimo że wciąż jest widoczny. Teraz, kiedy zwracacie na niego uwagę w tej ciemności, kiedy wiecie na co patrzeć, widzicie go. Musicie ruszyć w prawo i następnie w głąb kanałów. Dalej, tym szerokim chodnikiem, ale w końcu chociaż możecie się wyprostować. Wasze plecy wam za to na pewno podziękują. Tak samo jak ja dziękuję wam za dzisiejszą sesję, moi drodzy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. Pa, pa.